Dzień dobry, tak, wszystko słychać i widać. Wspaniale. Gdyby były jakieś problemy techniczne, to poprosimy też Dominikę, która jest z nami w charakterze osoby obsługującej czat. To ewentualnie trzeba próbować zmieniać przeglądarkę. W Chromie na pewno działa lepiej niż w innych przeglądarkach. Ja się nazywam Barbara Krywoszejew i na co dzień pracuję w Stowarzyszeniu Cyfrowy Dialog, zajmując się projektami związanymi z kompetencjami medialnymi i cyfrowymi. I dzisiaj na webinarze jest z nami też Iza Mejza, trenerka, edukatorka, mediatorka, z którą mam przyjemność wielokrotnie prowadzić szkolenia stacjonarne, kiedy możemy się spotkać na żywo, dotyczące właśnie bezpieczeństwa w sieci. Iza, Tak. chcesz coś dodać? No pewnie. Dzień dobry. Dziękuję Basiu za przedstawienie. Witam serdecznie Was wszystkich. Tak jak Basia powiedziała, ja się zajmuję edukacją cyfrową, medialną i w ogóle wspieraniem nauczycieli, ale też menedżerów, uczniów różnych grup w efektywnym komunikowaniu się w dobie cyfrowej zmiany. Więc z Basią mamy dużo wspólnego, bo współprowadzimy albo jakieś szkolenia, albo gdzieś działamy we wspólnych projektach. Witam Was wszystkich. Widzę, że już wiele osób się odzywa na czacie, więc możemy chyba zaczynać, nie? Tak, będziemy startować. I na początek trzy słowa o tym, czemu będzie dzisiejsze webinarium poświęcone. Zaczniemy od takiego bardzo miękkiego startu i przyjrzymy się w ogóle bezpieczeństwu jako takiemu. Co to za potrzeba, co nam daje, co za nią stoi, jaka jest teraz sytuacja, jak dzisiaj się możemy czuć, co ona w nas powoduje i jak to się przenosi na nasze korzystanie z sieci, na nasze korzystanie z sieci w tym szczególnym czasie, kiedy pracujemy zdalnie z naszymi uczniami, kiedy wy pracujecie zdalnie z uczniami. Przyjrzymy się temu, kto jest w tej triadzie bezpieczeństwa w sieci, od kogo ono zależy w tej chwili. Zależy zawsze, ale szczególnie teraz. Chwilę porozmawiamy o tym, jak zadbać o higienę i BHP pracy i dzieci, i z dziećmi, ale też jak zadbać o nasze własne bezpieczeństwo, jakich narzędzi możemy używać, o co szczególnie zadbać, a także wrzucimy Wam kilka inspiracji i propozycji, co możecie robić teraz z uczniami w czasie nauki zdalnej, kiedy nie macie bezpośrednio z nimi kontaktu w klasie, kiedy możecie z nimi spotkać się tylko online, ale to też jest ważny czas na wzmacnianie tych kompetencji związanych z poruszaniem się po świecie internetowym. Zaświadczenia prosimy o kontakt na adres mailowy, będziemy wysyłać. Iza. Dobra, słuchajcie, to zacznijmy od takiego pytania, które brzmieć może trochę banalnie, ale jest pytaniem podstawowym. Pytaniem, które nas teraz wszystkich dotyka, bo jesteśmy w sytuacji, mówię o sytuacji społecznej, nie tylko o sytuacji szkół, która bardzo nadwyrężyła nasze poczucie bezpieczeństwa. Spadło na nas nagle i jesteśmy w tym nie tylko my dorośli, ale też nasze dzieci. Więc pytanie, od którego chcemy zacząć, to jest pytanie, co to jest bezpieczeństwo? Jak wy to rozumiecie? Z czym wam się bezpieczeństwo kojarzy? I tu chciałobyśmy Was też zaprosić do współtworzenia tego webinarium razem z nami. Dlatego teraz będą Wam potrzebne albo telefony, ale możecie też to zrobić za pomocą Waszych komputerów. I prosiłybyśmy, żebyście weszły na taką stronę internetową menti.com. Jeżeli komuś się uda wejść, to możecie w komentarzu nam napisać jestem albo tak. Też będziemy to widzieć z poziomu tej aplikacji, ale jakby ktoś miał chwilkę i się akurat nudził, to bądźcie z nami w kontakcie i dajcie znać.
po wejściu na tą stronę macie takie okienko do wpisania kodu. Tam trzeba wpisać kod, ten, który widzicie teraz na udostępnionym przeze mnie ekranu. To jest 825051. Kliknąć Submit. I pojawi się dokładnie to samo pytanie, które jest na naszym ekranie. Z czym kojarzy Ci się bezpieczeństwo? Macie trzy okienka, w których możecie wpisać swoje skojarzenia. Mamy pierwsze odpowiedzi. No na razie słuchajcie, zwycięża słowo dom. Nie wiem, czy znacie to narzędzie, Mentimeter, którego teraz korzystamy. To narzędzie pozwala nam między innymi zbierać opinie od ludzi, czy uczestników szkoleń, czy uczestników takich wydarzeń zdalnych jak tutaj. I im większy wyraz, który się pojawia na ekranie, tym więcej osób go wskazało. Stąd wiemy, że dom zwycięża na razie jako coś, co Wam się najbardziej kojarzy z bezpieczeństwem. Mamy też spokój, rodzina, wiele skojarzeń zaufanie. danych. Basiu, jeszcze raz? Zaufanie jeszcze jest też dosyć Zaufanie. duże. Zaufanie i stabilizacja. I wiele takich skojarzeń związanych właśnie oj, teraz się to zmienia. Kontakt z bliskimi, bliskie relacje, zdrowie, rodzina. Sporo się pojawia takich skojarzeń rodzinnych. Dom jest wciąż na pierwszym planie, ale też mamy dużo spokoju i spokój, bo myślę, że mógłby też wygrać, bo jest spokój, jest ze spokojem, jest też spokój gdzieś bez tej polskiego znaku diakrytycznego, więc on nam nie wyłapuje, że to jest to samo słowo, więc zdecydowanie dom i spokój wychodzą na prowadzenie. Generalnie bezpieczeństwo kojarzy nam się z rodziną, z domem, ze zdrowiem, ale też pojawiają się takie skojarzenia jak kontrola, pewność. Komuś się kojarzy z pracą, jak rozumiem, to chodzi o takie bezpieczeństwo finansowe, tak? Że mamy pracę i mamy za co się utrzymać, utrzymać rodzinę, ochrona, komfort, miłość związana z bezpieczeństwem, ale też zobaczcie, swobodne działanie. Jeżeli nie czujemy się bezpiecznie, nie mamy bezpieczeństwa, to trudno nam rzeczywiście swobodnie działać. Trudno o rozwój, jeżeli ta potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona. No i teraz zobaczcie, w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, okej, jesteśmy w domach, jesteśmy z rodziną, ale też pojawia się strach o zdrowie, o naszą rodzinę, o zdrowie bliskich nam osób. Na pewno nie mamy wolności działania, tej swobody. Na pewno trochę straciliśmy, wielu z nas pewnie czuje, że straciło kontrolę nad rzeczywistością i nad tym, co się dzieje. Mamy stres, patrzę na to, co wpisywaliście i widzę, że wiele przeciwieństw się pojawia w rzeczywistości. Tak? Piszecie brak stresu, mamy ogrom stresu. Praca, wielu z nas ta praca no stoi pod znakiem zapytania, jak ją zmienić. Jak dostosować do nowej sytuacji. Nie wiemy, jak się zabezpieczać, jak zabezpieczać z siebie swoich bliskich. Pewnie brakuje nam też zaufania do rzeczywistości, do tego, że to się jakoś rozwiąże. Jakbyśmy mogli, Wiesz, Basiu.
przewidywalność, której też w tej chwili nie mamy, i gdzieś widziałam też przyroda i dostęp do przyrody w tej chwili też mamy mocno utrudniony. Tak. Zobaczcie, bezpieczeństwo to jest taka specyficzna potrzeba człowieka. Powiedziałabym, że to jest jedna z najważniejszych potrzeb, o tyle jedna z najważniejszych, że ona pozwala nam realizować wiele innych. To, co mówiłam wcześniej, jeżeli mamy niezaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, to trudno nam będzie zaspokoić potrzebę wolności, swobody, samorealizacji itd. Jest to potrzeba, która sprawia, że czy wprawia nas w taki stan, takie poczucie pewności istnienia i jest podstawą rozwoju. I nawet jak sobie zobaczymy na źródło słów i na to, jak to słowo bezpieczeństwo wygląda, to zobaczcie, to ono to znaczy bezpieczy, tak? Bezpieczy, bez opieki. Trochę paradoksalnie, no ale to trochę na tym polega, że jak jestem bezpieczny, to nie potrzebuję, żeby ktoś mnie pilnował, żeby ktoś miał nade mną pieczę, bo jestem po prostu bezpieczny czy bezpieczna tak, jak jest. I słuchajcie, zaczynamy od tego, od takiego emocjonalnego aspektu, bo on jest niezwykle ważny w tym momencie. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, ale ja mam trochę do czynienia z nauczycielami w tym czasie. Sama też jestem mamą dwóch dzieci, dwóch dziewczyn w wieku podstawówkowym i widzę, jak my się wszyscy zapędziliśmy w takiej chęci rozwoju, tak? Że mimo tego, że świat się zatrzymał, mimo tego, że się boimy i że te podstawowe potrzeby mamy niezaspokojone, to tak bardzo chcielibyśmy tym naszym dzieciom dać edukację, tak bardzo chcielibyśmy, żeby one nie miały jakiejś przerwy w rozwoju, żeby im dać maksymalnie dużo. I czasem, być może niektórzy z was to zauważyli, ja miałam takie właśnie doświadczenia, że czasem, kiedy chcemy dać ludziom bardzo dużo, w sytuacji, kiedy ta ich potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona, to oni po prostu tego nie biorą. Oni nie są w stanie tego wziąć, ponieważ są skupieni na czym innym. I myślę, że to jest coś takiego, co powinno nam przyświecać we wszystkich działaniach edukacyjnych, że w sytuacji zmniejszonego bezpieczeństwa czasem lepiej zrobić mniej. Czasem lepiej zaopiekować się tym, jak się ludzie czują, jak się czują nasi uczniowie i jak się czujecie wy. I o tym bardzo proszę nie zapominajcie, że ta trudna sytuacja dotyka też nas, nauczycieli, edukatorów. Więc czasem lepiej zastopować niż zrobić więcej. Potrzeba bezpieczeństwa jest o tyle specyficzna, że ona też zależy od takich dwóch aspektów. Ona zależy od tego, co mamy wewnątrz siebie i od tego, co jest na zewnątrz. I zobaczcie, ja to przerzucam, Basiu, na kolejny slajd. Zobaczcie, te dwa aspekty, o których mówiłam, ja je tutaj umieściłam na osi współrzędnych. I tutaj chodzi o to wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa, o to, jak postrzegamy rzeczywistość. I drugi aspekt na tej osi poziomej, czyli czynniki zewnętrzne. To nie zawsze musi iść w parze. I jak sobie pomyślimy o sytuacjach, w których to nie idzie w parze, chcę przerzucić na kolejny slajd. Zobaczcie, sytuacja bezpieczeństwa jest wtedy, kiedy my wewnętrznie czujemy, że jesteśmy bezpieczni, mamy takie wewnętrzne przekonanie, a z drugiej strony, kiedy te czynniki zewnętrzne też nam nie zagrażają. I to jest pewnie taka sytuacja codzienności dla wielu z nas, kiedy możemy się uczyć, możemy pracować. Kiedy te czynniki zewnętrzne, jakby nie czujemy zagrożenia, a jednocześnie sami nie jesteśmy przestraszeni, nie jesteśmy w stresie. Ale mamy też cztery inne możliwe sytuacje. Zobaczcie, ta ćwiartka lewa górna, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Kiedy mamy do czynienia z tym fałszywym poczuciem bezpieczeństwa? Wtedy, kiedy te czynniki zewnętrzne są jakby niebezpieczne, wskazują na niebezpieczeństwo. Są takie sytuacje społeczne, kiedy coś się dzieje, a nam się wydaje, że tak naprawdę nic się nie dzieje. Nie wiem, czy wam przychodzi do głowy jakaś taka sytuacja, kiedy jest coś strasznego, co się dzieje, a ludzie to bagatelizują. Jak sobie myślę nawet o koronawirusie, to pewnie niektórzy mogą tak mieć, nie? Że te czynniki zewnętrzne wskazują, że naprawdę nie dzieje się dobrze, jest coraz więcej zachorowań, ale ja na luzaku sobie wyjdę, nie wiem, na spacer z kolegami. I mam to wewnętrzne poczucie na wysokim poziomie. Kolejna sytuacja to jest paranoja, i to jest trochę sytuacja odwrotna do tego fałszywego poczucia bezpieczeństwa. To jest sytuacja, kiedy czynniki zewnętrzne
są bezpieczne, kiedy wszystko jest ok, ale my jesteśmy w stresie, tak? Kiedy to nasze wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa jest na bardzo niskim poziomie, kiedy się boimy, jesteśmy w stresie i tylko szukamy jakichś takich sytuacji, znaczy interpretujemy te czynniki zewnętrzne i te sytuacje właśnie w taki sposób, że wzmagają one w nas stres. I to mi przychodzi do głowy taki przykład, no pewnie też znany z wielu sytuacji, nie wiem, rodzica, który się bardzo boi o swoje dziecko, nie? Że sytuacja jest bardzo, powiedzmy, jesteśmy w pokoju, sytuacja jest bezpieczna, a nie wiem, ktoś tam, rodzic, mama, babcia czy ktoś inny mówi: uważaj, uważaj, bo tutaj się możesz skaleczyć, to, tamto. Oczywiście to przykładając odpowiednie tutaj proporcje, to nie zawsze jest złe, no, ale sytuacja, kiedy właśnie bardziej się boimy niż czynniki zewnętrzne na to wskazują. I czwarta sytuacja, niebezpieczeństwo. I to jest sytuacja, kiedy i my czujemy wewnętrznie stres i napięcie, i jednocześnie na zewnątrz w świecie dzieją się takie sytuacje, które to potwierdzają. Jakbyście wskazali teraz, popatrzyli na siebie, to gdzie byście się uplasowali? W której ćwiartce? Możecie sobie nawet zrobić takie ćwiczenie, spojrzeć, gdzie jesteście na tej osi pionowej, jak się czujecie, czy bezpiecznie, czy nie. Im bardziej bezpiecznie, tym wyżej. I na te czynniki zewnętrzne, tutaj jest tak, że im bliżej prawej strony, tym większe bezpieczeństwo, bo to może nie być jasne, tym większe bezpieczeństwo czynników zewnętrznych, a im bliżej lewej, tym mniej bezpiecznie. Okej, okay, tutaj Renata napisała, że niebezpieczeństwo, ewidentnie. Że czujemy te z zewnątrz informacje, które do nas docierają, mówią, że nie jest dobrze, a jednocześnie poziom stresu w społeczeństwie jest też bardzo wysoki. No i właśnie, ale tutaj widzę, że Beata pisze bezpieczeństwo z kolei, tak? Że ten poziom stresu nie jest jakoś wysoki u ciebie, Beato, i te czynniki zewnętrzne też nie postrzegasz ich jako przerażających. O, fałszywe poczucie bezpieczeństwa, kilka osób napisało, Sylwia, Aleksandra. Jakbyście mogły dopisać, co przez to rozumiecie, dlaczego ta sytuacja, którą mamy teraz, to według was fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Fałszywe poczucie bezpieczeństwa mamy wtedy, kiedy te czynniki zewnętrzne są bardzo, no, wskazują, że nie jest dobrze, tak, a my się nie boimy. I tutaj Urszula właśnie pisze, siedzimy w domu i wydaje się, że wszystko jest okej, okay, a przecież nie jest. I mogą trochę takie warunki cieplarniane powstawać, że już się przyzwyczailiśmy, już sobie żartujemy z tej sytuacji, już ten poziom stresu opada, ale generalnie, jak sobie spojrzymy, co się dzieje na świecie, to te czynniki zewnętrzne wskazują na wysoki poziom niebezpieczeństwa. Jeszcze dziewczyny piszą, że dużo zależy od nas samych i że możemy sobie zapewnić swoje bezpieczeństwo i to nam daje, bo robimy to, co możemy, ale równocześnie mamy bardzo dużo komunikatów zewnętrznych, które do nas docierają, które powodują to, że to nasze poczucie wewnętrzne bezpieczeństwa też bardzo często może być zaburzone. Też przy skojarzeniach część z Was pisała o przewidywalności, a sytuacja, w której jesteśmy teraz, jest też mocno nieprzewidywalna. Tu Dodatkowo dziewczyny jeszcze też myślą o Sylwia. sytuacji zawodowej. No właśnie, ona też jest mocno nieprzewidywalna, bo tydzień temu najpierw miały być szkoły zamknięte na 2 tygodnie, teraz mamy je zamknięte do świąt, a tak naprawdę nie wiemy, jaki komunikat dostaniemy w międzyczasie. No i właśnie słuchajcie, tak naprawdę w tych dwóch sytuacjach, czy bezpieczeństwo i niebezpieczeństwo. O tyle one są wygodniejsze, że ta spójność naszego postrzegania i spójność rzeczywistości zewnętrznej istnieje i trochę wiemy, co robić. Ale w sytuacji, kiedy mamy fałszywe poczucie bezpieczeństwa i kiedy my się zachowujemy, jakby się nic nie działo, a świat zewnętrzny pokazuje, że jest zupełnie inaczej, no to jest najtrudniejsza sytuacja. I myślę, że wiele obszarów na świecie trochę dało się temu ponieść, tak? Że niby mówią media, że jest koronawirus, ale my sobie wychodzimy, siedzimy w knajpach i tak dalej. Druga sprawa, jeżeli ten stan się przedłuża, jeżeli to nie jest chwila, nie jest dzień, dwa, ale tak jak już w tej chwili kilka tygodni, to też się to może zmieniać.
I też te nasz brak wrażliwości na koronawirusa i na zagrożenia może wynikać z tego, że już mamy tego dosyć. Tutaj Beata piszesz, panika może sprawiać irracjonalne zachowanie, jak najbardziej. I po co w ogóle o tym mówimy? Po to, żebyście brali to pod uwagę, jak mówicie do swoich uczniów, bo tutaj dochodzą też dodatkowe czynniki. Wy mówicie o pracy, a też zwróćmy uwagę na uczniów, którzy siedzą w domach i nie wiadomo, jak jest z bezpieczeństwem emocjonalnym w tych domach. Nie wiadomo, w jakich warunkach funkcjonują, nie mają możliwości wyjścia, więc znowu każda sytuacja jest indywidualna i każdy może ją inaczej odczuwać, ale dopóki nie czujemy się bezpiecznie, to nie ma szans na efektywną naukę. Możemy robić dużo, ale dopóki ten poziom naszego nawet subiektywnego odczytywania sytuacji jako niebezpiecznej jest wysoki, to wtedy ani rusz z rozwojem. I tutaj w zasadzie psychologowie są zgodni, że ta potrzeba, że w pierwszym odruchu trzeba zadbać o to, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, żeby chciały się uczyć. Dobra, dlaczego tak się dzieje? Tutaj odpowiedź jest zakodowana w budowie naszego mózgu. To, jak reagujemy na sytuację bezpieczeństwa i to, że nie możemy się uczyć, dopóki ta potrzeba bezpieczeństwa jest niezaspokojona. Bo co się dzieje w ogóle w naszym mózgu, kiedy brakuje nam bezpieczeństwa, kiedy czujemy się zagrożeni? I tutaj na obrazku widzicie, ostrzegam Was i pewnie jesteście tego świadomi, że to jest bardzo schematyczny obraz mózgu i te trzy części, na które jest on podzielony. To jest jakaś zgoda wśród specjalistów, że możemy tak robić, ale oczywiście wszyscy mamy świadomość, że to nie wyczerpuje ogromu możliwości. Więc te trzy części, na które dzielimy mózg w tym uproszczonym modelu, to jest tak zwany mózg gadzi, inaczej zwany pniem mózgu. Dlaczego gadzi? Dlatego, że ten mózg, jakby to jest najstarsza część mózgu. I ona jest też podobna do tej części, które mają gady, czy dzielimy tę część z gadami. I ona odpowiada za nasze indywidualne przetrwanie. Czyli kiedy dzieje się coś, co zagraża naszemu życiu, naszemu zdrowiu, to automatycznie ta część mózgu się uruchamia na poziomie nieświadomym. To nie jest działanie świadome. I wyobraźmy sobie to na takim bardzo bazowym przykładzie, że jesteśmy, nie wiem, człowiekiem, który sobie biega po lesie i widzi niedźwiedzia, tak? Nasz praprzodek, który miał też te wszystkie części mózgu dobrze rozwinięte. Wtedy uruchamia się w nim może nawet nie widzi niedźwiedzia, tylko słyszy jakiś szelest za drzewem. Zróbmy na razie taką sytuację. Wtedy od razu się uruchamia ta część, ten mózg gadzi, daje mu sygnały, też takie fizjologiczne sygnały. Uruchamiają się pewne neuroprzekaźniki, skacze nam ciśnienie, zaczynamy się pocić, robimy się bardzo uważni, ale też tacy niespokojni. I ten pień mózgu się łączy, jest bardzo blisko położony układu limbicznego, który jest w takim kolokwialnym języku określany mózgiem małpim czy mózgiem ssaczym. Mózg ssaczy odpowiada za te automatyczne procedury działania. Czyli jeżeli słyszę jakiś szelest za drzewem i podejrzewam, że to może być niedźwiedź, to automatycznie uruchamiam te procedury. Jakie to mogą być procedury? Walka, ucieczka albo zamrożenie. A mówiąc naszym współczesnym psychologicznym językiem, agresja, niepokój i ciągły lęk albo bezsilność. Już nie wiem, co robić i się poddaję. I teraz cały myk polega na tym, że nasze mózgi, które są starymi organami, nie do końca, znaczy dla nich sytuacja, kiedy słyszą szelest za drzewem i muszą zareagować, to jest taka sytuacja, która jest tożsama z tym, że słyszą o koronawirusie albo że widzą zagrożenie, nie wiem, cyberzagrożenie. Jakby my nie rozróżniamy tego na takim poziomie. Te wszystkie rzeczy są związane z funkcjonowaniem mózgu, z funkcjonowaniem emocjonalnym, więc tak samo się ich boimy i tak samo reagujemy. No i co możemy zrobić w sytuacji, kiedy widzimy, czy słyszymy ten szelest za drzewem, podejrzewamy, że to niedźwiedź? No w zależności od tego, jakie mamy automatyzmy i czego nas nauczyli nasi przodkowie, albo możemy zaatakować, no na niedźwiedzia się raczej nie będziemy porywać, więc pewnie tutaj wybierzemy reakcję ucieczki, a kiedy się bardzo, bardzo boimy, możemy też wpaść w taką sytuację zamrożenia. Zazwyczaj te sytuacje w życiu, w współczesnym świecie, w życiu codziennym, te rozwiązania nie są dobre. Ani agresja, ani niepokój, ani bezsilność nie prowadzą do niczego konstruktywnego. Żeby zrobić coś konstruktywnego, powinniśmy się połączyć z naszą częścią mózgu,
z korą mózgową, z tą najnowszą ewolucyjnie częścią mózgu, która odpowiada za innowacyjne myślenie, za radzenie sobie ze złożonymi problemami, za refleksję, kreatywność. Innymi słowy, za takie zachowanie, że jak widzę, słyszę ten szelest za drzewem, to robię głęboki oddech i dopiero z tego poziomu działam. Nie automatycznie, tylko z tego poziomu autorefleksji. Kiedy znajdujemy się w stanie stresu czy w stanie permanentnego zagrożenia, to ta część związana z innowacyjnym myśleniem, z autorefleksją, czy w ogóle z refleksją o świecie, zostaje odłączona. Nawet zobaczcie, widać to na tym obrazku, że układ limbiczny i ten mózg gadzi leżą blisko siebie, z tyłu naszej głowy, a część kora mózgowa, te przednie płaty szczególnie, płaty przedczołowe, znajdują się tutaj. Więc one mają też dużą odległość do pokonania i informacje, które przechodzą z jednej części do drugiej. I znowu, ta część kora mózgowa odpowiada też za rozwój intelektualny, za edukację. Za to, że możemy wziąć ten głęboki oddech, się zrelaksować i zrobić coś innego, niż tylko być w sytuacji ciągłego zagrożenia. Bierzcie to pod uwagę, kiedy myślicie o edukacji i bierzcie to pod uwagę też, kiedy myślicie o nas. Bo nie wiem, jak wy w tej chwili funkcjonujecie, też pisaliście w komentarzach, że nie jest łatwo i że ten stan niepewności i też trudy związane ze zdalnym nauczaniem są duże. I warto mieć świadomość, kiedy wchodzimy w te automatyzmy, i warto wziąć ten głęboki oddech, bo to jest taka pierwsza rada, którą dzisiaj dla was mamy. Zwolnić, wziąć oddech, pomyśleć. Przemyśleć, ok, czy moi uczniowie czują się na tyle bezpiecznie, żeby funkcjonować? Czy ja się czuję na tyle bezpiecznie z narzędziami, których używam? Czy ja może potrzebuję wsparcia, żeby sobie dać tę chwilę? Dlatego, że jeżeli działamy z pozycji tego poczucia zagrożenia, to prawdopodobnie nic efektywnego nam się nie uda osiągnąć, a możemy też obciążyć tymi zadaniami dzieci, które nie będą w stanie ich wykonać. Dlatego, że tak jak mówię o tym poziomie neurobiologicznym, one są gdzie indziej. One są prawdopodobnie w tej reakcji, nie wiem, albo lękowej, albo bezsilności, albo takiej złości na rzeczywistość. Może banalna rada, ale słuchajcie, mało sobie tego dajemy, nie? Żeby zwolnić, wziąć oddech, pomyśleć, że my też Zdajemy mamy do sobie tego prawo. sprawę też z tego, że ona jest super trudna, bo świat zewnętrzny cały czas od nas wymaga, bo mamy wejść na naukę zdalną i niemalże padła decyzja, od jutra zamykamy szkoły i od następnego dnia już mam mieć plan na przygotowanie, jak to zrobić, żeby zacząć nauczanie zdalne. Nawet w tych pierwszych 2 tygodniach, kiedy to miało być wzmacnianie, powtarzanie materiału, to była taka społeczna i zewnętrzna konieczność, że musimy coś robić, a doskonale wiemy, że zazwyczaj nie jesteśmy przygotowani, czy trudno też, żebyśmy byli przygotowani nagle na nauczanie zdalne, kiedy do tej pory nie musieliśmy tego robić. I nawet kiedy korzystamy z różnych narzędzi i jakieś znamy, to po pierwsze, no, mieliśmy wczoraj doskonały przykład. Nie wiem, czy dziewczyny korzystacie z Librusa i z Vulkana, ale jeżeli tak, no to wiemy, wczoraj wszystko się zawiesiło. W pierwszym tygodniu, jak uruchomiło mnóstwo organizacji i mnóstwo też firm zaczęło korzystać, na przykład z tego narzędzia, z którego my w tej chwili korzystamy, z ClickMeetingu, żeby umożliwić ludziom spotkania w mniejszych i większych grupach, on też zaczął się zawieszać, zaczął się wyłączać i część wymagało z przemieszczenia się. Więc dokładnie jakby Dorota pisze o tym, że system nie pozwala wam zwolnić, bo musicie się trzymać terminów. Ale pytanie, jakby to jest bardzo trudne pytanie, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też jak ono się przekłada na to bezpieczeństwo naszych dzieci i ile od nich wymagamy, ile im wrzucamy i też rodzicom, którzy są pośrednikami, zwłaszcza kiedy pracujemy z dzieciakami z klas 1-3, to bez rodziców ta nasza nauka się nie odbędzie, bo oni są tymi, którzy mogą udostępnić sprzęt, którzy mogą pomóc w przeczytaniu wiadomości. Już nie mówię nawet o realizacji, bo to jest zupełnie inny temat, ale od takiego samego poziomu, samego kontaktu z uczniami. I to chodzi nawet nie tyle o to, żeby zrezygnować z różnych rzeczy, tylko żeby wziąć to pod uwagę, że dopóki o to bezpieczeństwo nie zadbamy, to możemy naprawdę wysoko skakać i nigdzie nie doskoczymy,
Bo nawet nie złapiemy kontaktu z tymi ludźmi, którzy czują się zagrożeni. I słuchajcie, to jest też tak, mówimy dzisiaj o bezpieczeństwie, też o cyberbezpieczeństwie, że dodatkowo jest to sytuacja, którą wykorzystują różni ludzie. Bo w momencie, kiedy jesteśmy na tym etapie tego mózgu gadziego, to działamy bez zastanowienia. I wiele osób, w momencie, kiedy odczuwamy stres, próbuje tę sytuację wykorzystać przeciwko nam. Jednym z takich momentów w cyberprzestrzeni, zagrożeń jest phishing. Nie wiem, czy się spotkaliście z takim słowem phishing. Czy jest wam ono znane? Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. Phishing trochę brzmi jak po angielsku łowienie ryb, tylko się pisze przez PH, a łowienie ryb się pisze przez F. Znacie, mam nadzieję, że znacie tylko w teorii i że nigdy nie padłyście ofiarą phishingu. Aj, co, to jest niemożliwe. Wszyscy padamy ofiarą phishingu. Pytanie, czy dajemy sobie właśnie, bo tak jak w tej sytuacji zagrożenia, kiedy ona się pojawia i zaczynamy bardzo często działać impulsywnie, bardzo szybko chcemy właśnie, tak jak Ania teraz pisze, na początku trzeba opanować emocje, a później działać. Dokładnie, dokładnie tak. To samo musimy zrobić w naszym nauczaniu zdalnym. Najpierw się zastanowić, jakie są moje zasoby, z czego mogę korzystać, jak się mogę komunikować z moimi uczniami, a nie zaczynam na przykład korzystać z pięciu czy z ośmiu różnych kanałów równocześnie, bo działam impulsywnie, bo natychmiast. I w phishingu, który jest wyłudzaniem informacji polegającym na tym, że ktoś się podszywa pod kogoś nam znanego. Nawet jeżeli to pojęcie wam jest nieznane, to jestem prawie pewna, że większość z nich z was niestety doświadczyła go. Mam nadzieję, że nie padła ofiarą, nie dała się wkręcić, bo super popularna metoda na wnuczka czy metoda na policjanta to jest właśnie phishing. Ktoś podszywa się pod wnuczka czy wnuczkę, dzwoni do babci czy do dziadka, do jakiejś osoby i trochę testuje, sprawdza. Zaczyna mówić: cześć babciu, co u ciebie, mam taki kłopot. I wyłudza po prostu jakieś konkretne albo środki finansowe, albo dane. I to samo dzieje się w internecie. Na jesieni była taka bardzo popularny sposób phishingu cyberprzestępców wykorzystujący Blika. On chodził dość mocno po Facebooku. Na Facebooku otrzymywaliśmy od znajomego takie zaproszenie: cześć Iza, wiesz, bo potrzebuję, jestem właśnie na dworcu w Białymstoku, muszę się dostać do Warszawy, zabrakło mi kasy, czy prześlisz mi kod Blika, jak tylko wrócę, to ci oddam. I ponieważ takiego SMS-a dostawaliśmy od na przykład koleżanki, kolegi, czyli od kogoś, kogo znamy, to dużo osób dało się na to nabrać, no bo przecież jeżeli pisze do mnie moja koleżanka i prosi mnie o coś, to będę chciała jej pomóc. A jeżeli wezmę sobie oddech, zastanowię się, Iza mnie nigdy nie prosiła o pieniądze. Czy mogę się z Izą skontaktować w jakiś inny sposób niż tylko za pomocą na przykład Messengera? Czy mogę do niej zadzwonić i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście prawdziwa sytuacja? To wtedy jakby właśnie potrzebuję tego oddechu, zatrzymania się, wzięcia oddechu, żeby sprawdzić, czy ta sytuacja jest prawdziwa. I teraz zwróćcie uwagę, że koronawirus to jest doskonała sytuacja dla phishingowców czy cyberprzestępców, którzy wykorzystują ją po to, żeby wysyłać takie wiadomości albo wam, albo waszym uczniom. I mogą one dotyczyć chociażby, nie wiem, oszczędności w banku, chociażby, nie wiem, jakieś informacje od ZUS-u albo, nie wiem, od innych instytucji. Jest to sytuacja, na którą warto uczniów uwrażliwiać. I my też jesteśmy, będąc w takim stanie stresu, poddenerwowania, niepewności i w tego właśnie podniesionym stanie emocjonalnym, tak, na tym gadzim mózgu, wyłączamy racjonalne myślenie. Wyłączamy racjonalne myślenie, możemy za tym pójść. Wysyp phishingowców w tej chwili rzeczywiście jest i warto o tym też mówić uczniom.
też zobaczcie, żeby już, bo to jest narzędzie bardziej do pracy dla was samych, czy do pokazania rodzicom, bo wasi uczniowie, ci najmłodsi, dla nich to będzie za trudne. Ale jeżeli chcecie sprawdzić, jak sobie radzicie z phishingiem, co on znaczy, to zobaczcie, tutaj jest ta strona internetowa, która jest tutaj wskazana, phishingquiz.withgoogle.com. Ja przejdę, a ty i zapowiedz w międzyczasie, skąd nazwa phishing. Skąd nazwa phishing? Phishing, tak jak mówiłam na początku, kojarzy się z łowieniem ryb, bo nazwa jest bardzo podobna. I chodzi rzeczywiście o to, że tak jak Basia mówiła wcześniej, ktoś się próbuje podszywać pod naszych znajomych albo pod firmy czy instytucje, które są, wydają nam się wiarygodne, bo je znamy, bo kojarzymy logo, po to, żeby złowić nas, dosłownie, żeby złowić nasze dane czy nasze pieniądze. I w taki sposób właśnie stajemy się tym, nie wiem, tą ofiarą oszustwa, tak? Że ktoś próbuje złowić, udając kogoś, kim nie jest. I ten quiz, który Basia chce Wam pokazać, już za chwilkę mam nadzieję, że się Momencik, pokaże. momencik, Jest to takie już. narzędzie darmowe, na które można wejść od razu przez stronę. Tam się nie trzeba też logować, nie trzeba zakładać konta i można przeczytać kilka takich wiadomości przygotowanych właśnie przez twórców tej strony i sprawdzić się. Zobaczyć, na ile jesteśmy uważni, na ile jesteśmy uważni na te szczegóły, które mogą świadczyć o oszustach, na ile byśmy je zauważyli w życiu rzeczywistym. Już wyświetliła nam się ta strona phishingquiz.google.com. I zobaczcie, on nas przeprowadza przez. Dostaniemy za chwilę 8 pytań, które pozwalają nam sprawdzić, czy potrafimy sprawdzić wyłudzenie informacji, czy nie. I na co zwrócić uwagę? Ona nam kilkakrotnie to wskaże. Zobaczcie. Tu on nam na początku mówi, zidentyfikowanie wyłudzenia informacji może być trudniejsze niż przypuszczasz. Phishing polega na tym, że ktoś podający się za kogoś znajomego próbuje cię oszukać. I ten ktoś znajomy to może być albo właśnie ktoś, nasz bezpośredni znajomy, ktoś podszywa się pod naszego koleżankę, pod naszą koleżankę, naszego kolegę, kogoś z rodziny, ale także bardzo często pod jakąś znaną markę. Takie wiadomości phishingowe dostajemy z kogoś, kto się podszywa pod bank, albo od kogoś, kto się podszywa pod Pocztę Polską. Na przykład dostajemy czasami takie wiadomości, że paczka do ciebie już idzie, kliknij tutaj, i żeby się przekonać, gdzie jest i kto ją do ciebie wysłał. I w momencie, kiedy nie czekamy na żadną paczkę, to czasami, mimo tego, że nie czekamy, też się dajemy wkręcić, bo fajnie jest dostawać paczki. Może ktoś chciał mi coś wysłać, może mi ktoś zrobił niespodziankę, kliknę, żeby zobaczyć, a bardzo często niestety to nie jest prawda. I ten quiz pozwala nam, pokazuje nam, na co zwrócić uwagę, otrzymując takie wiadomości. Zobaczcie, na początku musimy wpisać nazwę użytkownika i adres, ale bardzo ważna jest to ta informacja na górze. Wymyśl imię i adres e-mail. To nie muszą być prawdziwe dane, mogę po prostu wpisać imię i wymyśleć adres e-mail. I mamy pierwsze pytanie. Zobaczcie, zacznijmy od tego e-maila z linkiem do plinku w dokumentach Google. On nam mówi, pamiętaj, żeby sprawdzić adresy URL linków, zaraz pokażemy, co to jest adres URL, najeżdżając na je wskaźnikiem myszy lub przytrzymując je, a także sprawdzać adresy e-mail. Nie martw się, żadne z tych linków nie działają, nie mamy zamiaru przekierować cię na niebezpieczne miejsca. I naszym zadaniem jest zdecydować, czy to jest prawdziwa wiadomość, czy wyłudzenie informacji. I pisze do nas Luke Johnson z adresu luke.json8000@gmail.com. Udostępnia nam link do budżetu na rok 2020 z informacją, cześć, to ten dokument, o który ci chodziło, odezwij się, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. I pierwsza rzecz, którą bardzo często zrobimy, no to klikniemy otwórz w dokumentach. Ale zobaczcie, jak najechałam na ten niebieski przycisk otwórz w dokumentach Google, to na dole po lewej stronie pojawił się właśnie nam ten adres URL linku, do którego przekierowuje nas ten przycisk. I ten adres wygląda http://drive-google.com.
I teraz, jak myślicie, to jest prawdziwa wiadomość czy wyłudzenie informacji? I co, ja nie widzę teraz czatu, więc musisz mi podpowiedzieć, jak Dobra, jesteś tutaj mamy, że wyłudzenie. Ktoś pisze, że prawdziwa. Większość osób jest za wyłudzeniem, ale się pojawił głos właśnie, że prawdziwa. Nieprawdziwa. Wyłudzenie. Nieprawda. Wyłudzenie. Klikam wyłudzenie. A dlaczego, jak myślicie? Napiszcie. Nie ma HTTPS. Taką widzimy odpowiedź. Luk źle napisane. Adres URL jest nieprawdziwy. Nie, przepraszam, Dokładnie adres tak. URL jest prawdziwy. Jest prawdziwy, bo przykierowuje do chmury. Dobra, to zobaczcie, kliknę na wyłudzenie informacji i nam mówi, dobrze, to e-mail mający na celu wyłudzenie informacji, twoje podejrzenie wzbudził pewnie fałszywy adres URL. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu hiperlinków, pokaż, i on znowu nam pokazuje, jaki adres się tutaj pokazuje. I to, o czym ktoś z was powiedział, że nie ma protokołu HTTPS, to jest pierwsza rzecz. Generalnie protokół HTTPS, czyli protokół szyfrowania, to jest taka kłódka, która chroni nasze dane. Oczywiście to nie znaczy, że wszędzie, gdzie jest protokół HTTPS, czyli ta zielona kłódka, którą widzimy, albo po prostu kłódeczka przy adresie strony internetowej, tak jak tutaj, że to jest, nikt nie wykorzystuje w niedobrych celach tej strony. Ale to oznacza, że informacje, które ja wpisuję na swoim komputerze, na danej witrynie internetowej, one są szyfrowane i są rozszyfrowywane dopiero na serwerze odbiorcy. W momencie, kiedy tego adresu HTTPS nie ma, wtedy tak jak wpiszę, tak jak wpisałam tutaj jako nazwę użytkownika imię, to imię jest cały czas widoczne jako imię. Jeżeli jest szyfrowanie, to jest po prostu zaszyfrowana wiadomość, zakodowana, którą można dopiero odkodować adres nadawcy, odbiorcy, przepraszam. I druga rzecz to ten adres e-mail. On był tricky, czyli taki podstępny, bo był i Drive, i Google, ale tam były dwa myślniki. Normalnie w adresie do chmury Google'owej mamy drive.google.com. To jeszcze jedna, a potem już wam zostawimy, żebyście zrobili samodzielnie. Faks. Widzimy, że czujesz ekscytację, ale bez pośpiechu. Prawdziwa wiadomość czy fałszywa? 26 marca, czyli przed chwilą, o 14:44 przyszedł do nas faks. Jedna strona. Kliknij tutaj, aby zobaczyć ten faks online. I znowu, jak najeżdżam, to okazuje się, że adres, z którego dostaliśmy ten faks, to jest http://efax.hosting.com.mailru.com i potem jeszcze po ukośniku kilka znaków. Wyłudzenie. Prawdziwa czy fałszywa? Ktoś pisze, nie wiem, nie korzystam. Rzeczywiście w Polsce faksy są mało popularne. To jest przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie się wciąż używa tego. Podejrzane. Anna pisze, podejrzane. Ja bym nie otwierała. Pisze ktoś inny. Wyłudzenie. Ok. Kolejny głos, nie korzystam. Nie mam pojęcia, ale chyba bym nie otwarła. Dokładnie. To jest w ogóle dobra intuicja. Jak czegoś nie jesteśmy pewni, nam się coś. Nie jesteśmy pewni, czy dobre, czy złe, czy wyłudzenie, to nie otwieramy. Nie otwieramy zawsze, jeżeli wzbudza się nasze podejrzenia, zawsze możemy spróbować na przykład wrzucić do przeglądarki, wyszukiwarki, czy na przykład ktoś nie pisze coś na ten temat, bo czasami są takie ataki,
które już zostały opisane na przykład przez portal niebezpiecznik.pl lub ktoś na jakimś forum dzieli się taką historią. I jeżeli zobaczymy, że ktoś dostał dokładnie taką samą wiadomość, to raczej ona nie będzie dla nas prawdziwa. I tutaj dokładnie macie rację, to jest znowu wiadomość mająca na celu wyłudzenie informacji. I znowu, jak najedziemy na ten adres, to ona jest zupełnie innej witryny niż tej, która by się wydawała po adresie e-mail. W adresie e-mail mamy noreplymałpa@efax.com, a tutaj mamy witrynę mail.ru382.co. Więc to nie jest ta witryna, na którą by wskazywał adres e-mail, więc te dwie różne domeny też muszą wzbudzić naszą podejrzliwość. I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest tutaj 8. One zawsze są takie same, więc przetestujcie samodzielnie. Możecie też podzielić się ze swoimi domownikami, czy z innymi, czy z rodzicami, dziećmi, z którym których uczycie po prostu, bo to jest informacja przede wszystkim dla rodziców, dlatego że do dzieciaków takie wiadomości nie docierają. Wasze dzieciaki bardzo często nie mają jeszcze swoich adresów e-mail, więc zdecydowanie jest to informacja przede wszystkim dla nas, dla dorosłych, ale te ataki się zdarzają. I wtedy wzięcie tego oddechu jest bardzo ważne i właśnie sprawdzamy adres, z którego przyszło, sprawdzacie, czy jest ten protokół szyfrowany, czy też i to, o czym powiedzieliście, że w ogóle nie znam, nie korzystam. Czyli jeżeli na przykład właśnie nie korzystam, nie wysyłam paczek, nie dostaję paczek i nagle przychodzi do mnie adres, dostaję maila, że dostałaś właśnie paczkę i tutaj kliknij, nie spodziewam się żadnej paczki, nie klikam. Dużo trudniejsze może być, kiedy na co dzień wysyłam paczki. Może nie codziennie, ale raz na jakiś czas i już trochę jestem, pogubiłam się w tym, ile tych paczek jest i dostaję taki adres e-mail. I to jest to akurat do tej firmy, z której na co dzień korzystam, to łatwo można dać się wkręcić, kiedy nie dam sobie tego momentu, żeby sprawdzić. Kamil pisze, że nie z każdym linkiem ludzie sprawdzają. Dokładnie tak, bo bardzo często zanim sprawdzimy, to klikniemy. I czym to może skutkować? To może iść w różne strony. Możemy sobie ściągnąć jakiegoś ransomera, który zaszyfruje nam komputer i nie będziemy mogli odzyskać naszych danych. Albo przekieruje nas do jakiejś skrzynki, na przykład na stronę bankową, bo dostajemy takie informacje, że twój bank właśnie zablokował twoje konto, wpisz swoje dane, żeby odblokować. I tutaj tą naturalną reakcją naszego organizmu jest strach i takie impulsywne działanie, jak to zablokowali mi konto, muszę jak najszybciej wejść i odblokować. I wtedy bardzo często wrzucamy wszystkie nasze dane, login, hasło do informacji. Tutaj Ewa pisze, jeszcze nie wystarczy wrzucić po prostu te informacje z linkiem do kosza zamiast otwierać. Pewnie, że wystarczy, tylko że czasem te ataki phishingowe są bardzo dopasowane do sytuacji. Jeżeli dostaniecie na przykład mail z linkiem wynaleziono szczepionkę na koronawirusa, to zanim wyrzucimy do kosza i zanim pomyślimy o nie, nie dam się nabrać, tak? Sprawdzę ten adres, sprawdzę czy jest chłódka, sprawdzę skąd to pochodzi, to w tym naszym zagonieniu i stresie możemy w to kliknąć. I ludzie to robią, robią to też ludzie, którzy siedzą w temacie, się na tym znają, właśnie dlatego, że odłączają tę część mózgu refleksyjną, bo tak jesteśmy, tak działamy jako ludzie. I w sytuacji zagrożenia szczególnie powinniśmy na to uważać. Mimo, że nawet sami możemy to zrobić, mając świadomość, potem możemy się dziwić, jak to w ogóle, jak mogło do tego dojść, skoro mam tę wiedzę, ale tak to się dzieje. I kolejnym niebezpieczeństwem, na które powinniśmy uważać w tej sytuacji, są fake newsy. Fake newsy, wszyscy chyba wiemy, co to jest, fałszywe informacje, które też się pojawiają w sytuacjach społecznego strachu i są wtedy, jest wykwit fake newsów. Co ciekawe, pewne rodzaje fake newsów klikają się w różnych kulturach, w różnych krajach, w różnym stopniu. I w Polsce zawsze było bardzo dużo fake newsów dotyczących zdrowia.
Okazuje się, że Polacy często klikają w takie teksty, lubią je czytać, o jakichś nowinkach medycznych, o leczeniu w domu i tak dalej, jakichś ciekawostkach. I wiele twórców fake newsów wykorzystuje to, że tak mamy. I szczególnie w dobie koronawirusa te fake newsy rozprzestrzeniają się bardzo, bardzo szybko. Są to fałszywe informacje albo właśnie o sposobach leczenia, o tym, co robić, żeby się uchronić przed zakażeniem, albo łańcuszki. Nie wiem, czy do Was doszło. O właśnie, na fake newsy na Facebooku czy na mediach społecznościowych ludzie piszą i powtarzają, udostępniają informacje, które gdzieś tam widzieli. Łańcuszki, czyli jeżeli do mnie doszedł taki łańcuszek, wyłącz telefon dziś w nocy, ponieważ będzie jakieś tam szczególne promieniowanie, które w połączeniu z koronawirusem. Nie wiem, co już zrobi, bo nie pamiętam. Ale tego jest mnóstwo, i to znowu, zobaczcie, bazuje na strachu. Jak nie prześlesz dalej, to nie wiem, stracisz coś tam, albo nie, będziesz miał pecha przez najbliższych 13 lat, nie? I bazuje to na strachu, i klikamy często dalej, czy przekazujemy. Dzieci są na to szczególnie podatne. I obserwując też zachowania niektórych nastolatków, niektórych dzieci w tym czasie, widzę, że sobie posyłają no, takie dziecięce łańcuszki, dziecięce fejki, ale to się jak najbardziej dzieje. Przykład, nie wiem, czy znacie taką infografikę, ale było to, no to myślę, że już tydzień, półtora tygodnia temu krążyły takie informacje, że mężczyźni z brodą mogą być bardziej narażeni na koronawirusa. No nie znam się na tym, nie jestem ekspertką ani od koronawirusa, ani od brody, ani nie znam się na temacie. No ale od razu myślę sobie, czy ktoś z moich bliskich, prawda, ma brodę, już się od niego martwię. Jak myślicie, fake czy nie fake? No, Fake, na razie zgodnie twierdzicie, że fake. mogą być bardziej Mogą być narażeni. bardziej narażeni. I wiecie, to jest fake. To jest fake, a wiecie dlaczego? Ta informacja okrążyła wszystkie media. Bardzo często fake news okazują się w mało wiarygodnych mediach, albo właśnie ludzie przekazują je w sobie w portalach społecznościowych. Tutaj widzicie akurat wprost, to też było w radiach różnych, w serwisach podawane i tak dalej. Tak, tutaj Ania piszesz, Dr. House w każdym domu i wiara w wirtualne zabobony. Rzeczywiście w Polsce jest to bardzo, bardzo silny ruch. Ale dlaczego? Osoby, które się zajmują weryfikacją fake newsów, zrobiły jedną rzecz. Tę infografikę sprawdziły i okazało się, że ona się ukazała w 2017 roku, kiedy jeszcze nikt o koronawirusie nawet nie śnił i nie wiedział, że coś takiego istnieje. Rzeczywiście ta infografika zamieszczona przez amerykańską taką agendę do spraw zdrowia, ale sprzed 2 lat, więc nie może dotyczyć koronawirusa, tak? Kolejna rzecz, tutaj mam akurat portal społecznościowy, paczki z Chin są niebezpieczne. Nie wiem, czy wam się to obiło o uszy, że nie można dotykać paczek z Chin, ponieważ koronawirus może przetrwać na nich nawet miesiąc. No i znowu w tym lęku, no nie wiem, jak się zachowuje wirus. Nie wiem, gdzie on się może przenosić, czy się nie może przenosić. I boję się tego, tak? Tutaj warto też się odnosić do tego, co mówią eksperci. I sprawdzać takie informacje, ale one się też roznoszą lotem błyskawicy. Kamil, mówisz, że biolodzy mówią inaczej. Mówisz o tych brodach? To może, jakbyś mógł odpisać, to będę obserwować, bo mnie ciekawi ten wątek brud, ale już nie poświęcajmy temu więcej czasu. Co z tymi fejkami? Słuchajcie, jak się przed nimi chronić? Przede wszystkim mamy coś takiego jak strony fact-checkingowe. To się mówi, z angielskiego jest to określenie fact-checking, po prostu sprawdzanie faktów. Jest kilka co najmniej takich wiarygodnych stron, na które warto zaglądać, i te strony rzeczywiście przykładają, czy redaktorzy tych stron przykładają teraz dużą wagę do tego, żeby sprawdzać informacje o koronawirusie. I kolejna rada, która jest zawsze aktualna w takich sytuacjach społecznej paniki: myśl racjonalnie, sprawdzaj wiarygodność, zajrzyj do innych źródeł. Jeżeli gdzieś jest coś napisane, nie wiesz, o co chodzi, zajrzyj do innych źródeł, sprawdź, co piszą inne media. I zobaczcie, strona sprawdzam AFP,
To jest portal, czy taka odnoga Agence France-Presse, która się zajmuje weryfikacją fake newsów. Ma nawet taki specjalny dział dotyczący dezinformacji o koronawirusie. Wyławiają teksty, które się pojawiają na różnych portalach, sprawdzają je i piszą. Tu mamy przykłady mitów, które zostały przez nich obalone. Nie, kamery termowizyjne nie mają funkcji wykrywania ludzkich gazów, nie, zdjęcia satelitarne nie pokazują sali kremacji itd. Też fejki często dotyczą zdjęć właśnie, bo one nam się wydają wiarygodne, ponieważ apelują do czegoś, co zawsze działało w historii ludzkości, takiej zasady, że jak zobaczę na własne oczy, to uwierzę. Pisać to ty możesz, mówić to ty możesz, ale jak jest zdjęcie, znaczy się jest dowód i to jest prawda. Więc często to nie są informacje, nie są teksty, tylko to są zdjęcia, które dostajemy, drastyczne, przerażające. Warto zajrzeć, nawet jeżeli nie mamy czasu, a teraz pewnie nie macie zbyt wiele czasu, żeby samemu to weryfikować, to są właśnie te portale. Jeszcze tutaj wrócę, żebyście mogli zobaczyć ich nazwy, takie, które polecamy. Sprawdzam afp.com. Kontra24, TVN24.pl i demagog.org. Ostatnia strona zajmuje się raczej weryfikacją wypowiedzi polityków, ale tak jak mówię, teraz wszystkie strony fact-checkingowe no raczej skupiają się na koronawirusie, który jest tematem numer jeden i najważniejszym takim pretekstem do tworzenia fake newsów. Oprócz Dobra. fizyki i manipulacji będziemy mieli też oddzielny webinar w przyszłym tygodniu, 1 kwietnia, więc będziemy wtedy mogli też już przyjrzeć się tylko fake newsom, tym, z czego one wynikają i co możemy z nimi robić, więc też ten temat jeszcze będzie poruszony na naszych webinarach. Anka pisze, Anka Lee, myślenie, jeszcze raz myślenie, z tego nie można zrezygnować w każdym czasie. Dokładnie tak. Znaczy, wiecie, nie ma takiego złotego przepisu i nawet jak mamy te portale fact-checkingowe, one sprawdzają te informacje, ale to trwa. I to, co możemy zrobić przede wszystkim i po pierwsze, to wziąć oddech i zastanowić się, czy to jest na pewno prawda. A jeżeli mam wątpliwości, bo czasami mogę nie być pewna, żeby zdecydować od razu, czy to na przykład jest fake news, czy to nie jest fake news, to może jednak nie będę podawać dalej. Dlatego, że to, co może powstrzymać najbardziej rozprzestrzenianie się fake newsów, i jakby zaprzeczać, wcale właśnie nie zaprzeczanie, nie dementowanie, tylko najważniejszą broną jest nierozprzestrzenianie ich dalej. Więc jeżeli mamy wątpliwości, to lepiej nie poruszyć, nie przesłać dalej. Na przykład ja też teraz w tym czasie, w zeszłym tygodniu chodzi taka informacja, że już następnego dnia będą zamknięte miasta w Polsce i nie będzie się można przemieszczać pomiędzy jednym a drugim i było ono ilustrowane na przykład wojskami, które się przemieszczały. A z wojska się faktycznie przemieszczały, bo przemieszczały się na granicę, żeby pomóc Straży Granicznej w pilnowaniu, na pilnowaniu w czynnościach, które w tej chwili muszą się odbywać na granicach. Ja tylko jeszcze dodam, że większość portali społecznościowych, też Facebook, na którym pewnie wielu z Was jest, albo gdzie widzicie takie informacje, ma taką opcję zgłoś przy zdjęciu czy przy konkretnym poście. Pewnie kojarzycie taką opcję i tam można zaraportować, że dana wiadomość jest fake newsem. I ona Może ja zostanie wtedy pokażę. oznaczona jako niewiarygodna. Warto to robić, bo jeżeli już my odkryjemy, że coś jest fejkiem, to wtedy dajmy też znać światu, że to nie jest wiarygodna wiadomość, bo słuchajcie, to co teraz, wróćmy jeszcze na chwilkę myślami do tego wykresu, który pokazywałam wam na początku, to co teraz się dzieje, to jeżeli będziemy pompować ten stres społeczny i tą naszą panikę, to naprawdę nie będzie dobrze. I wszelkie fejki, wszelkie rodzaje dezinformacji pompują ten stres, a w momencie, kiedy to zgłaszacie, kiedy sygnalizujecie, to jest nieprawda, walczymy z tym, jakoś obniżamy ten poziom niebezpieczeństwa w społeczności. Basiu, chcesz nam pokazać, jak zgłaszać fake? Tak, chciałam pokazać. Muszę pozamykać. O, to akurat mam otwartą, ale nieważne. Zobaczcie, to nie jest istotne. Znajdę, o, tu mam na przykład jakieś nagranie. Zobaczcie, te trzy kropeczki, które tutaj klikniemy, jest zapisz post, ukryj post, trzymaj.
Uzyskaj pomoc lub zgłoś Uzyskaj to. pomoc lub zgłoś. Zobaczcie, mam zastrzeżenie do tego posta. Wtedy pojawia się kolejne okienko, które decyduje, dlaczego zgłaszamy. I tutaj, mówiąc o bezpieczeństwie w sieci, o właśnie mediach społecznościowych, to jest naprawdę ważne, żebyśmy z tej funkcji korzystali. Tutaj mamy różne opcje, które decydujemy, dlaczego taki post zgłaszamy. Nagość, przemoc, prześladowanie, samobójstwo lub samookaleczenie, czyli takie dzielenie się treściami, których nie powinno być w mediach społecznościowych. No i jest ta fałszywa informacja. Spam, czyli że bardzo dużo, często ktoś do nas wysyła takich informacji, nieautoryzowana sprzedaż, propagowanie nienawiści, terroryzm czy inny powód, i wtedy możemy go wrzucić. Tak, tutaj Agnieszka pisze, że najgorsze jest wzajemne nakręcanie się informacją. Każdy doda coś od siebie, jak w plotce i sensacja gotowa. Tak, i mamy wiele historii, wiele sytuacji historycznych, kiedy te plotki i tworzenie fake newsów, jeszcze nie w formie cyfrowej, ale w takiej formie z ust do ust, kiedy naprawdę ten strach społeczny potęgowało i sprawiało, że społeczeństwa panikowały. I jeżeli teraz będziemy panikować, będziemy słuchać tych fake newsów, to naprawdę sytuacja się tylko pogorszy, więc naszą rolę tutaj edukatorów czy nauczycieli też widzę jako osób, które przeciwdziałają temu zagrożeniu. Dobra, i jedziemy dalej. Teraz zobaczcie, bezpieczeństwo w sieci. Pokazałyśmy wam na razie i phishing, i fake newsy. Będziemy mówić też o różnych, nawet nie zagrożeniach, bo to jak przyjrzałyśmy się z Izją tego, o czym chcemy wam powiedzieć, to nie tylko zagrożenie, tylko o to, co wpływa na nasze bezpieczeństwo. I ten pierwszy element, zwolnić, wziąć oddech, jest bardzo ważny. I teraz zobaczcie, bezpieczeństwo w sieci, szczególnie ważne teraz, kiedy naturalnie nasz kontakt z uczniami, ale też nasz kontakt z rodzicami przeniósł się do internetu. I o żadnym z elementów tego ekosystemu, ani o dzieciach, ani o rodzicach, ani o nauczycielach, de facto tu są też dyrektorzy szkół, bo dyrektorzy, dyrektorki bardzo często wymagają od nas różnych rzeczy. To też wynika z rozporządzenia, które mamy, które przerzuca na dyrektorów pełną odpowiedzialność, ale wiemy z rozmów z nauczycielami, że jest bardzo różnie, że bardzo różnie to w szkołach funkcjonuje i są szkoły, gdzie jest świetnie przygotowany system, bo wcześniej już na przykład korzystała dana szkoła z Office 365 czy z G Suite'a, ale są takie, które nie korzystały i w tej chwili muszą znaleźć rozwiązanie. I teraz o żadnym z tych elementów nie możemy zapomnieć, nie możemy wykorzystać narzędzia, którego na przykład nauczyciele do tej pory w żaden sposób nie znali i nie mają też czasu na przetestowanie. Czy też rodzice, tu ktoś z was w międzyczasie pisał, że trzy komunikatory, bo ja mówiłam o tym, żeby się ograniczyć właśnie, bo jest jedno to, z jakich komunikatorach, jakimi kanałami ja mogę się komunikować, ale dwa jest też ta druga strona, strona rodziców i dzieci, z którymi się porozumiewam, bo wiemy, że różne ograniczenia są. Nie zawsze jest tak, że wszyscy mają, że w domu jest trójka dzieci i rodzice, którzy też muszą pracować zdalnie i pięć sprzętów, każdy może usiąść przed swoim komputerem i popracować. Czasami w domu jest jeden komputer, a czasami nie ma go wcale. I to jest też dla nas wyzwanie, jak w tej sytuacji sobie poradzić. I teraz szczególnie myśląc o dzieciakach, tych, z którymi wy pracujecie, o dzieciakach z klas 1-3, no tutaj nie skontaktujecie się z nimi bez rodziców, tylko rodzice mogą być tymi przekaźnikami, którzy zaczną, umożliwią wam w ogóle kontakt z dziećmi. I teraz o tym, jakie to są narzędzia, o tym był poprzedni webinar, o tym też jest bardzo wiele różnych innych informacji, ale to, co jest ważne, właśnie sprawdźcie, które narzędzie wam się sprawdza, które wam się sprawdza, na które odpowiadają wasi rodzice. Dajcie też sobie zgodę na błąd. To, że dzisiaj czy wczoraj korzystaliście z jednego narzędzia, ale widzicie, że ono się nie sprawdza, bo na przykład się zawiesza, bo dzieci nie mają dostępu. Dajcie sobie przestrzeń na to, żeby na przykład zmienić to narzędzie, żeby uznać, że byłem przekonany, że zadziała, ale nie działa. I mogę zmienić. I teraz
To na pewno doskonale wiecie, że to już właśnie minęły 2 tygodnie i mimo, że zawsze się mówi, że tak fajnie, jak nie ma szkoły i nie trzeba się uczyć, to dzieci tęsknią za szkołą. I wiem też, że wielu nauczycieli tęskni za swoimi uczniami, bo to jest sytuacja przerwana w taki nienaturalny sposób. Znaczy, nikt z nas się nie spodziewał, nie przypuszczał. Tak nie miało być, że nagle dzisiaj jeszcze jesteśmy w szkole, a od jutra już nie. Więc ten kontakt jest potrzebny i on jest poszukiwany i przez dzieciaków, ale tak naprawdę też przez nauczycieli. I teraz, jak na co dzień prowadzimy z Izą szkolenia o bezpieczeństwie w sieci i rozmawiamy z nauczycielami o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci dzieciaków, co może robić szkoła, to w tych dyskusjach zawsze pojawiają się rodzice, że musimy ich włączać, bo dzieci korzystają z internetu. Trochę w szkole, ale przede wszystkim w domu, ale tak naprawdę jedne zasady ustalamy często w szkole, inne w domu. To w tej chwili rodziców nie da się wykluczyć z tej rozmowy o tym, jak zadbać o to bezpieczeństwo, jak zadbać w ogóle o zasady, jak kontaktować się w tym nauczaniu zdalnym. Więc taki pomysł może już przez Was też zrealizowany, ale spotkania nie tylko z dziećmi, ale próby jakiegoś spotkania z rodzicami. W pierwszej kolejności możemy wysłać do nich list, ale możemy też spróbować zaprosić ich na jakieś spotkanie na którejś z platform, która pozwala nam na zdalny kontakt i porozmawiać też o tym, jak oni się w tej sytuacji czują. Bo tak jak rozmawialiśmy na początku o tym bezpieczeństwie, albo wręcz niebezpieczeństwie, w której teraz się znajdujemy, to ta sytuacja dla rodziców też nie jest standardowa i oni też nie czują się pewnie i stabilnie. Coś chciałabyś dodać, Iza? Zgadzam się ze wszystkim, co mówisz, że rodzice powinni być w to włączeni jak najbardziej. I myślę, że warto też powiedzieć trochę o higienie pracy zdalnej. To się bardzo wiąże z bezpieczeństwem. I wcześniej mówiliście, czy reagowaliście na to, co mówiła Basia o tych trudnościach, zwyczajnie ze sprzętem czy z narzędziami. Higiena pracy zdalnej, żebyśmy też nie przedobrzyli, i jednym ze sposobów, żeby nasze dzieci były bezpieczniejsze, cyfrowo bezpieczniejsze, jest nieprzeładowywanie ich treściami cyfrowymi. Jesteśmy edukatorkami cyfrowymi obie z Basią, ale teraz chyba mocno stoimy na stanowisku, żeby ta higiena była zachowana i żeby nie przeładowywać ich czymś, co mają zrobić przed komputerem. Tak, zobaczcie, przygotowałyśmy takie różne pytania, które nam się pojawiły, jak myślałyśmy o tej higienie. Ile dzieci mogą spędzać czasu przed ekranami? Zobaczcie, że zazwyczaj w takiej normalnej sytuacji, kiedy nie mamy zamkniętych szkół, kiedy nie mamy nauczania zdalnego, zwykle mówimy o tym, że dzieci, tak naprawdę głównie nastolatki, ale bardzo często też starsze dzieciaki, że one za dużo czasu spędzają przed ekranami. Czasami wręcz mówimy, że one są uzależnione od internetu czy od gier. A teraz jesteśmy w takim czasie, kiedy no musimy trochę sami ich przyciągnąć przed te ekrany. Już nie tylko w klasie, kiedy chcemy pokazać jakieś fajne narzędzie, które pozwala im kreatywnie się rozwinąć czy poszukać informacji, ale też do tego, żeby mogli wziąć udział na przykład w lekcji. Więc teraz, jeżeli pomyślimy o takim pomyśle, że będziemy tak robić jak. I przygotujemy taki plan zajęć, jak był zazwyczaj, czyli dzieci przychodzą na 4 czy na 5 godzin i 5 godzin mają spędzić przed ekranem, no to jest zdecydowanie za dużo, bo oni poza tym, że ten czas z nami spędzą, o ile w ogóle będą mogli, bo to jest to pytanie o sprzęt, o ich dostęp do sprzętu, ale potem jak zostaną sami, to też trochę czasu przed ekranem będą chcieli spędzić, bo będą chcieli w coś zagrać albo będą chcieli w coś korzystać. Więc mówi się o tym, że takie dzieci 6-12 lat, taka idealna dawka lekcji przed komputerem, to jest w ciągu dwa razy dziennie po 30 minut i raczej nie więcej. Bo to kolejne pytanie, jak różnicować działania online'owe i inne. Właśnie, to, że mamy naukę zdalną,
To nie znaczy, że dzieciaki mają tylko siedzieć przed komputerem i wlepiać swój wzrok w ekran. Bo możemy też proponować różnorodną aktywność fizyczną. Na przykład w ubiegłym tygodniu widziałam propozycję nauczyciela z której szkoły, którą mówi: no dzisiaj w ramach WF-u posprzątaj swój pokój, ale bardzo dokładnie też za łóżkiem, pod łóżkiem, tutaj przysiady, skłony wymagające od nas tych działań. Więc warto, żeby też tak jak zazwyczaj, no macie część, kiedy przekazujecie wiedzę, macie część, kiedy dzieciaki coś rysują, mają część, kiedy po prostu sobie rozmawiają, tak w tej chwili możemy ten sam sposób zrobić. Iza wczoraj mi opowiadała o przedszkolu, które prowadzi zdalne zajęcia. Iza, opowiesz, to nie będę głuchym telefonem, który powtarza. Tak, A propos przedszkole, tych działań, które możemy proponować. które polega na takim audiowizualnym kontakcie z nauczycielem, który nagrywa jakiś film i proponuje dzieciom aktywności. Razem nauczycielka przed ekranem śpiewa piosenkę z dziećmi, wykonują jakieś ćwiczenia fizyczne. W pewnym momencie mówi, że teraz jest czas, żeby napić się wody, i dzieci idą wszystkie do kuchni. Piją wodę i wracają po 5 minutach. Z kolei inne ćwiczenie, które widziałam, które świetnie zadziałało, znajomej rodziny, koło fortuny z różnymi aktywnościami. Że dzieci sobie losują aktywność związaną na przykład z realizacją jakiejś podstawy programowej, ale też macie tutaj duży popis kreatywności, żeby wymyślić. Losujemy, którąś aktywność i robimy. Inny przykład z angielskiego, to może trochę dla starszych dzieci. Ale przepis na ciasto wysłane po angielsku. Proszę zrobić i wysłać, przetłumaczyć na język polski i wysłać nauczycielowi. Tutaj podajecie też swoje przykłady. Moje dzieci, Sandra pisze, moje dzieci miały wyzwanie, które zrobiła dla nich dziewczynka z naszej klasy. Tort przeszkód w domu. Świetnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc warto, tutaj potrzeba trochę kreatywności, ale żeby zadbać o bezpieczeństwo, ta kreatywność jest potrzebna. Żeby dzieci nie siedziały non-stop online przed komputerem. Dobra, piszesz Bożena, jeszcze widzę, że pięknie to brzmi w teorii, a w praktyce jest trudne. Bardzo w to wierzę, że w praktyce jest to trudne. Dzieci są zadowolone z wykonywania zadań na platformach czy plastycznych. Wczoraj musiałam wrócić do e-booka. I teraz kolejny komentarz, że jako rodzic sąsiad, tak? Romualda pisze, że sąsiad ograniczał kontakt, korzystanie z komputera dziecku. I teraz żali się, że jest to niemożliwe. To prawda, jest to też sytuacja, w której być może to, co robimy, odbiega od wartości, którym byliśmy wierni na co dzień. Że na przykład na co dzień wierzymy, że dziecko powinno być tylko 30 minut przed komputerem, a tutaj się czasem nie udaje tego zrobić, bo dzieci są na platformie, czy korzystają, czy chcą mieć też kontakt ze sobą przez grupę, jakąś, jakiś komunikator. Zdecydowanie tak i też bym, zachowując wszystkie proporcje, też dałabym sobie taki czas, żeby nie być aż tak bardzo restrykcyjnym. Że może znajdziemy jakieś idealne narzędzia, ale jeżeli nie mamy idealnego, jeżeli te dzieci będą troszkę dłużej, bo akurat nie mamy mnóstwa kreatywnych pomysłów, to też okej. To naprawdę nie jest czas na bycie perfekcyjnym. To jest też tak, że dzieci bardzo często teraz mówią, paradoksalnie, tak jak zazwyczaj chcemy odciągnąć dzieci od ekranów, a teraz się okazuje, że dzieci na przykład, że brakuje im przerw w szkole, że jakby jedno to jest, kiedy się łączą i kiedy się uczą i kiedy mają jakieś zadania, ale oni też chcą mieć kontakt ze sobą i chcą mieć taki swobodny kontakt, żeby pogadać, więc może też jakimś pomysłem na to, jakie działania właśnie online'owe, ale wcale nie kreatywne, wcale nie kiedy czegoś się uczymy, tylko takie na budowanie relacji i naszej z dzieciakami, ale też dzieciakami pomiędzy sobą, kiedy one mogą się wygadać, kiedy mogą nam opowiedzieć, jakim jest, jak spędzają czas, kiedy mogą się podzielić też swoimi pomysłami, tak jak był ten pomysł o torze przeszkód. Więc tych możliwości, które są i które mogą też nas odciągnąć od ekranu, dlatego że właśnie wiemy, że nie zawsze jest taka możliwość, żeby dziecko, nawet gdybyśmy chcieli,
przeciągnąć je na pół dnia czy na cały dzień przed komputer, to czasami się nie da, bo tego sprzętu w domach nie ma. Więc dziewczyny, piszecie o wykorzystaniu z papierowych książek w jakiś sposób. Jak najbardziej tak. To nie jest też tak, że teraz wszystko piszemy tylko i wyłącznie na komputerze i robimy tylko pracę z wykorzystaniem aplikacji internetowych czy aplikacji, które są dostępne w komputerach. Jak najbardziej bym nawiązywała do tego, że właśnie te działania inne też mówią, a dzisiaj przygotujcie sobie kartki i długopisy, czy tam kartki i kredki, bo będziemy wspólnie rysować. I na przykład każdy robi część rysunku, który potem, kiedy już będziemy mogli spotkać się w szkole, kiedy by to nie było, czy w kwietniu, czy w maju, a może dopiero we wrześniu, kiedy połączymy je we wspólny obrazek, ale wtedy budujemy też z grupy wspólnotę. Z kolei inny przykład znajomej nauczycielki, która przygotowała każdemu dziecku materiały i wysłała je pocztą, właśnie z uwagi na to, że jest słaby internet albo że nie chce, żeby dzieci siedziały zbyt długo przed komputerami. Wysłała te materiały pocztą, do każdego pakietu dołączyła jakiś mały drobiazg specjalnie dla tego dziecka, z taką myślą, że, no, że sprawi to dziecku radość i że dziecko będzie wiedziało, że wychowawczyni o nim myśli. I to jest pakiet do pracy na cały tydzień czy na jakieś 10 dni przygotowany. Oczywiście to wymaga, to jest ogrom pracy ze strony tej nauczycielki, ale to odciąga dzieci od bycia online i taka droga jest też możliwa. Nie ma jednej dobrej drogi. Wy znacie swoich uczniów, wiecie, na co możecie sobie pozwolić, i korzystajcie z tego, co macie. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie, jak przyjrzymy się jeszcze teraz znowu, okej, to co jeszcze mogę zrobić dla swojego bezpieczeństwa? Mówiliśmy o tym, mówiliśmy o oddechu, mówiliśmy o tym, żeby, wiecie, bo ten czas, jeszcze wrócę, higiena i BHP, to jest, ona dotyczy dzieciaków, ale ona dotyczy też nas, żebyśmy siebie nie wpędzili przez zbyt długie siedzenie przed komputerem. Zwłaszcza, że wy zazwyczaj pracujecie na stojąco, przy tablicy czy pomiędzy dzieciakami, a teraz no, trudno jest wam stanąć przed tablicą, więc to im mniej zaproponujecie dzieciom, czy jeżeli to będą właśnie dwie sesje, to też jest zadbanie o swój dobrostan, o to, żeby tego czasu przed ekranem, bo on dotyczy nie tylko dzieciaków, tylko dotyczy nas wszystkich. Dla wszystkich z nas on ma różny wpływ, ale kiedy spędzamy tego czasu za dużo i kiedy na przykład jeszcze długo coś czytamy, czy oglądamy przed pójściem spać, jest nam trudniej zasnąć, więc należy też zadbać o to swoje bezpieczeństwo też w kontekście BHP i higieny, ale też w kontekście takich narzędzi, z których możemy skorzystać po prostu, żeby się ochronić. Bo to, co jest istotne w tej chwili, a właśnie wchodzimy sobie w słowo, to, co jest istotne w tej chwili dla bezpieczeństwa, już takiego bezpieczeństwa informatycznego, to to, że zmienił się charakter waszej pracy i prawdopodobnie, jak się domyślam, większość z was pracuje z domów, ze swoich prywatnych sieci Wi-Fi albo no, z jakichś innych, ale nie ze szkolnych, ze swoich prywatnych pewnie urządzeń, część z was pracuje. Jak mówimy o bezpieczeństwie w sieci, to mówimy głównie o takich trzech aspektach, które mogą się zmienić, kiedy pracujemy w innych warunkach i przy pomocy swoich prywatnych urządzeń. Pierwszy aspekt to jest ochrona, czyli oprogramowanie, które macie. Drugi to wiedza, czyli wiemy, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie. Znamy te podstawowe zasady BHP. I trzeci to są nasze nawyki. Jak myślicie, który z tych aspektów jest najważniejszy w cyberbezpieczeństwie? No właśnie, Kamil dodaje, że nie tylko z domu, ale też w godzinach wieczornych, bo system jest przeciążony. System Windows przestarzały, tak? Dobra, czyli no, nawet takie podstawowe rzeczy, że sprzęt nie działa, że coś się dzieje. Wszystkie trzy są ważne, Sabina, masz rację. Problem polega na tym, że nawet jeżeli mamy dobre oprogramowanie aktualne i nawet jeśli mamy wiedzę, ale nie mamy nawyków, to te dwa poprzednie aspekty na nic się zdają, bo większość sytuacji zagrożenia w świecie cyfrowym to są błędy ludzkie. To są nasze nawyki, to jest to, o czym zapomnimy, jak mówiliśmy o phishingu, że klikniemy. Niby wiemy, o co chodzi, ale klikniemy.
Aktualne zabezpieczenia są niezwykle ważne i to, o czym powinniście pamiętać, pracując na swoich prywatnych sprzętach i też kontaktując się z uczniami, przesyłając różne materiały, robiąc rzeczy służbowe, żeby mieć aktualne oprogramowanie. Czyli jeżeli jest tak, że czasem pracujemy na komputerze, a wyskakuje nam okienko, pojawiły się aktualizacje, nie wiem, systemu czy jakiegoś programu, i my jesteśmy zajęci, mówimy: dobra, dobra, potem klikamy, zrobię to za godzinę, za dwie albo kiedyś tam. Nie róbcie tego. To jest podstawowe zabezpieczenie, dlatego że razem z aktualizacją oprogramowania dostajecie też taką dawkę odporności na nowe wirusy, na nowe złośliwe oprogramowanie, które się pojawia. Część ekspertów twierdzi, no w zasadzie większość ekspertów twierdzi, że to jest nawet ważniejsze niż dobry antywirus, że aktualne oprogramowanie nas bardziej zabezpiecza, więc warto o to zadbać. I on napiszesz o stronach incognito. Okej, strony incognito co nam dają? Dają nam to, że jeżeli ja usiądę przy twoim komputerze za chwilkę, a ty działałaś na stronie incognito, otwierałaś sobie kartę incognito czy kartę prywatną, to ja nie będę wiedziała, co robiłaś. Ale już te informacje, które pójdą w świat, jakby to nic nie zmienia. One cały czas mogą pójść w świat. Tryb incognito pozwala na higienę pracy kilku osób przy jednym urządzeniu. Więc jak najbardziej jest przydatny, kiedy korzystacie z komputera, a potem siada przy tym komputerze wasze dziecko czy inny członek rodziny. Okej, i bardzo często, pewnie większość was ogromna, pracuje też albo na swojej sieci Wi-Fi, albo na swoim transferze danych. W każdym razie nie jest to sieć szkolna. I zobaczcie, znowu jak to się ma, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Przede wszystkim korzystanie z niezabezpieczonej sieci to jest coś, czego powinniśmy unikać. Czyli nawet jeżeli macie swoje prywatne Wi-Fi w domu, to ważne, żeby ono było zabezpieczone hasłem i żeby to nie było hasło typu, nie wiem, jak mam na imię Iza, powiedzmy, tak, i mieszkam w Warszawie, żeby to nie było hasło Iza Warszawa, albo żeby to nie było imię mojego psa czy mojego dziecka. Hasło, które jest nieoczywiste i które zabezpiecza przed dostępem. Jeżeli jakaś osoba dostanie się do waszego Wi-Fi, to ma łatwiejszy sposób na przyjęcie tych informacji, też służbowych, na których teraz pracujecie. Okej, okay. Niezabezpieczona sieć Wi-Fi, niezabezpieczona strona internetowa. Co to znaczy niezabezpieczona strona internetowa? To, o czym już dzisiaj mówiliśmy, czyli strona bez protokołu HTTPS. Jeżeli strona jest niezabezpieczona, jeżeli sieć Wi-Fi nie jest zabezpieczona hasłem, to w zasadzie nie powinniście wprowadzać tam żadnych danych, nic przesyłać. Jeżeli jest zabezpieczona, to jest to sytuacja no, bardziej komfortowa, ale też nie idealna. Natomiast to, co na pewno warto zrobić, to zahasłować swoją sieć i zwracać uwagę, czy jest ten protokół HTTPS. Dokładnie. I teraz zobaczcie, jak myślimy o tych trzech elementach, które wpływają. Ochrona oprogramowania, i to tak jak najbardziej, tak jak mówiła Iza, o aktualnym oprogramowaniu, niezależnie od tego, z jakiego systemu korzystacie, to te aktualizacje co jakiś czas przychodzą i nam się pojawiają. Jest wiedza. My was dzisiaj na przykład wyposażamy w pewną dawkę wiedzy i nasze zachowania, nasze nawyki, bo jakby tak naprawdę to jest taki element, który ma bardzo duży wpływ. Znaczy, możemy mieć dużą wiedzę, możemy mieć oprogramowanie, ale tak naprawdę, jeżeli nieopatrznie klikniemy, nieopatrznie roześlemy informacje do na przykład wszystkich adresatów z naszej skrzynki mailowej, to jakby tutaj te niebezpieczeństwa, które za tym się kryją, są różne, tak? Bo możemy z jednej strony właśnie kogoś wpuścić do naszej sieci, ale możemy na przykład rozesłać zdjęcia, nie wiem, naszych dzieci czy wnuków do wszystkich, którzy kiedykolwiek coś do nas napisali, jeżeli zbyt szybko poczynimy, albo kiedy na przykład nie używamy opcji ukryte do wiadomości. I teraz tym najsłabszym ogniwem w dbaniu o bezpieczeństwo jest człowiek, jest każdy z nas.
Bo tak jak na początku mówiłyśmy i o phishingu, i o fake newsach, i o tej sytuacji, w której w tej chwili się znajdujemy, i o tym, że tym podstawową, pierwszą zasadą jest zwolnienie tempa, jest wzięcie oddechu, jest pozostawienie sobie kawałka czasu na to, żeby podjąć decyzję, podjąć jakieś działanie, to jest właśnie nasz nawyk, to jest nasze zachowanie. Ale to, co jest mega ważne, to jest właśnie wylogowanie się z serwisu, z których korzystacie. Szczególnie wtedy, kiedy korzystacie z komputerów z różnymi innymi osobami, co teraz może mieć miejsce, bo właśnie wy przygotowujecie lekcje, a wasze dzieci się uczą, na przykład. Albo kiedy korzystacie w ogóle z jakichś publicznych komputerów w szkole. Wtedy jest to szczególnie ważne, ale generalnie jest ważne. Kolejna rzecz, hasłowanie telefonu. Telefon w tej chwili bardzo często jest naszym podstawowym urządzeniem komputerowym. Robimy w nim trochę inne rzeczy, często mniej niż możemy na komputerze, wolimy ten większy ekran, ale na telefonie możemy też bardzo dużo i mamy tam też bardzo dużo różnych swoich danych. I jakie znacie sposoby hasłowania telefonu, zabezpieczania telefonu? Odcisk palca, blokada ekranu. A co zdjąć, żeby zdjąć tą blokadę, Renata? Jak odblokowujecie swoje telefony? Wykrywanie twarzy, tęczówka oka, PIN, kod. Odcisk palca i hasło. No właśnie, kod rozumiem taki znak graficzny. Bardzo często korzystamy z takiego znaku graficznego, ale teraz jak mamy, więc mamy znak graficzny, kropeczki i jakaś linia, którą rysujemy. Mamy wpisywany PIN, 4 czy 6-cyfrowy, może być hasło, może być, mogą być dane jakieś biometryczne, odpis palca, tęczówka czy wykrywanie twarzy. Jak myślicie, która jest najmniej bezpieczna z tych metod? No, zdania są podzielone. Zdania są podzielone. Zdecydowanie znak graficzny. Zobaczcie, ile razy zdarzyło się wam, że na przykład jechaliście autobusem i ktoś staliście, a ktoś siedział i widzieliście, jaki gest wykonuje. Możemy często powtórzyć. Często się widzi, że ludzie mają siódemkę, znak Zorra z jednej strony lub w drugiej. Bardzo łatwo jest go podejrzeć. Już nie mówiąc o tym, że pozostawia też smugę na ekranie, nie będzie tego widać, jak wam pokażę, ale pozostawia smugę na ekranie. Więc jak ktoś weźmie nasz telefon, to doskonale widzi, czego użyliśmy. Dalej PIN, 4 czy 6-cyfrowy, już jest bezpieczniejszy, ale znowu to są 4 czy 6 znaków, które można rozkodować. Kolejna rzecz, hasło, i to jest najbezpieczniejsza metoda. Zaraz powiemy też o biometrycznych, które są bezpieczne, ale zostawiają inny znak zapytania. Hasło, kiedy możemy wpisać zwłaszcza dużo znaków, o hasle też za chwilę powiemy więcej. Ono jest najtrudniejsze do rozszyfrowania, zwłaszcza kiedy jest długie. Teraz mówi się już w zasadzie nie o hasłach, tylko o bezpiecznych zdaniach, o passphrase. Właśnie nie o bezpiecznym hasle, tylko o bezpiecznym zdaniu. Im dłuższe, tym trudniej jest je odszyfrować. I teraz te dane biometryczne, twarz, odcisk palca, tęczówka oka. Jasne, że one są indywidualne i każdy z nas można zdjęcie przełożyć, trzeba by sprawdzać. Tak mówię o odciskach palców, że też można na przykład taśmą klejącą ściągnąć skądś i odcisnąć. To jest jedno, ale druga rzecz, też jeżeli na przykład udostępniam swojemu usługodawcy, temu mojemu dostarczycielowi na przykład usługi telefonicznej, swój odcisk palca, to jest swoją tęczówkę oka, to daje mu po prostu prawo do korzystania z niej. To nie jest tak, że ona zostaje, nawet jeżeli oni nie będą, być może nigdzie jej nie wyślą,
Nie wiemy, ale znają już ją, no bo muszą ją znać, żeby ten nasz telefon odkodować, więc to już jest kwestia prywatności naszej i tego, jakimi danymi się dzielimy. Okej, chcesz, Basiu, żebym ja teraz przejęła pałeczkę? Robiłeś pauzę. Nie zapamiętujmy haseł w przeglądarkach. Słuchajcie, to jest coś, co jest bardzo kuszące. Jak już mamy hasło do jakiegoś serwisu, wpiszemy je raz, to żeby potem nie musieć wpisywać po raz kolejny. Znowu o tym, o czym już Basia wspominała, jak korzystamy z jednego komputera z kimś, ktoś może wejść, nawet jeżeli to jest osoba, której ufamy, to nie chodzi tutaj o ukrywanie się przed obcymi, ale o to, że to jest dbałość też o dane waszych uczniów. Dbałość o pewną tajemnicę służbową i warto wtedy, szczególnie kiedy używacie sprzętu prywatnego do celów służbowych, o to zadbać, ale w ogóle nie jest to bezpieczne, zapamiętywanie haseł w przeglądarkach, chociażby w sytuacji, kiedy wasz komputer czy wasz telefon wpadnie w niepowołane ręce. Warto się przed tym chronić. I zwłaszcza wtedy, kiedy nie jest dobrze zabezpieczone, bo zhasłowanie telefonu to jest też blokada komputera, jak się do niego dostajecie i kto może się dostać. Więc to hasło, które jest tym pierwszym, jest takim kluczem trochę do drzwi, bo kolejna rzecz to jest zmiana hasła raz na kilka miesięcy, niektórzy mówią raz na trzy, niektórzy mówią raz na miesiąc, część, zwłaszcza jak pracujemy, to część serwerów wymusza od nas i każe nam raz na jakiś czas to hasło zmienić. I rzeczywiście w momencie, kiedy, co się może stać, kiedy tego hasła nie zmienimy, ono może wyciec i będzie znane po prostu. Więc to jest trochę tak jak, wiecie, hasło możemy przyrównać do klucza do domu. Jak wchodzimy do domu, mamy zamek, otwieramy drzwi i teraz jeżeli zgubimy te klucze, to za długo się nie zastanawiamy, tylko biegniemy do ślusarza, żeby wymienić zamki. I też tym kluczem za bardzo się nie dzielimy. Podobnie jest z hasłem, nim się w ogóle nie powinniśmy dzielić. Trudniej jest zauważyć, że zgubiliśmy, czy że ten nasz zamek, czy ktoś poznał to nasze hasło. Za chwilę powiem o tym, jak to ewentualnie można sprawdzić, ale to nie jest stuprocentowa metoda, bo nie zawsze wiemy o wyciekach naszych danych. Dlatego te hasła należy zmieniać i należy mieć też różne do różnych serwisów. Teraz mamy taką, w ogóle mamy taką pokusę, żeby te hasła były podobne, bo musimy ich pamiętać bardzo, bardzo dużo. PIN do telefonu, PIN do klatki schodowej, PIN do jednej karty, do jakiejś innej karty, hasło do poczty, hasło do poczty służbowej i tak dalej, i tak dalej. Tych haseł jest bardzo dużo, więc istnieje pokusa, żeby to było jedno hasło, żeby ono było takie samo, bo nie muszę tak dużo wtedy zapamiętywać. Ale wtedy, jeżeli gdzieś to moje hasło wycieknie, a mam wszędzie takie same, to wtedy ktoś może wykorzystać to hasło i dostać się do zupełnie innego serwisu niż chciałam na początku. No właśnie, słuchajcie, jak to zrobić, żeby mieć, to brzmi w teorii, to brzmi idealnie, żeby mieć inne hasło do każdego serwisu, ale jak sobie pomyślę, w ilu serwisach jestem zalogowana, w ilu mam hasła, w ilu mam konta, to jest jakaś ogromna liczba, pewnie będzie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset. Dodatkowo zapamiętanie tego wszystkiego wydaje się niemożliwe. Mamy dla Was taką pewną metodę, która się u nas sprawdza na tworzenie bezpiecznych haseł. Oczywiście jest coś, o czym też chcę wspomnieć, ale to już jest takie bardziej zaawansowane, więc nie będziemy w to wchodzić. Ale jeżeli ktoś z Was chciałby, to zachęcam do wpisania sobie gdzieś tam w wyszukiwarkę hasła manager haseł. I to są takie programy, które pozwalają przechowywać wasze hasła. To znaczy ustanawiacie sobie jedno hasło super bezpieczne, które jest takim kluczem do tej skrzyneczki, do tego programu, a tam w środku znajdują się wszystkie inne znaki. Ok, bezpieczne hasło, czyli jakie? Basia już wspominała o tym, że coraz częściej się mówi o haśle passphrase z angielskiego, czyli takie zdanie dostępu, a nie password, czyli słowo dostępu. Bo przede wszystkim hasło powinno być długie. To jest taki podstawowy wyznacznik bezpieczeństwa. Im dłuższe, tym lepsze. Znowu, w różnych serwisach macie różnie. Czasem jest wymóg, żeby hasło miało przynajmniej 8 znaków, czasem, żeby miało 8 znaków i dużą literę i znak specjalny i tak dalej.
każdy portal ma jakieś swoje wymagania, ale prosta zasada, którą warto zapamiętać, im dłuższe, tym trudniejsze do złamania. I tutaj zapisałyśmy Wam zdanie, które pewnie wszyscy doskonale znacie, czyli początek inwokacji: Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. To jest zdanie, które jest wystarczająco długie. No, nie liczyłam, ile ono ma znaków, ale powyżej 20 raczej ma. 22 chyba. Basia, policzyłaś, dobra. 22. Pierwsza rzecz, długie zdanie. I znowu, i jeszcze, jeżeli chcecie, żeby to było jeszcze bezpieczniejsze, to dobrze, żeby to było jakieś absurdalne zdanie. Znaczy nie wierszy, który wszyscy znają, nie inwokacja, którą wszyscy znają, ale jakieś zdanie, które Różowy słoń odczuwasz. lata w jeziorze. Na Na przykład. przykład. Tutaj kreatywność jest wskazana. Co robimy dalej? Możemy w tym zdaniu podmienić niektóre litery na cyfry albo na znaki specjalne. I zapisałam Wam to tutaj w taki sposób, że A równa się 1, a O, właśnie, dzięki. zobaczcie. Czyli wszystkie litery A podmieniamy na jedynkę, a jeżeli jest jakaś litera L, to podmieniamy ją na małpkę. I wtedy hasło wygląda tak jak poniżej. Tak? Dobra. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Teraz jeszcze, jak to zrobić, żeby, tak jak powiedziałyśmy, że do każdego serwisu inne hasło. Barbara albo Bożena w międzyczasie napisała, że zmienia dwie ostatnie znaki. Można, to trzeba pamiętać, które się zmieniło, a możemy też po prostu dodać sobie na przykład po takiej podkreśniku, zwanym potocznie podłogą, jakieś skojarzenie z danym serwisem. Czyli na przykład, jeżeli Facebook jest niebieski, kojarzy mi się z kolorem niebieskim, to do mojego podstawowego hasła dodaję jeszcze ten przymiotnik w tym momencie niebieski. Librus na przykład kojarzy mi się z przyjemnością albo z pracą, z nieprzyjemnością, każdemu z czymś innym i dodaję to słowo. Netflix na przykład też się tam logujemy, kojarzy mi się z wieczorem i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak to zrobić, żeby to zapamiętać? To podstawowe hasło, czy to będzie Litwo, ojczyzno moja, czy to będzie ten różowy latający słoń, to je jesteśmy w stanie zapamiętać. A tą zmianę, to, że A jest jedynką, a L jest małpą, możemy sobie zapisać. I nawet jeżeli ktoś znajdzie takie ściągawkę, to nie ma pojęcia, o co chodzi. I teraz, jak przetestować, czy moje hasło, to, które wymyśliłam, jest wystarczająco bezpieczne? Jedna rzecz, zanim pokażemy Wam to narzędzie. Też w tej chwili, jak wpisujemy w różne miejsca hasła, to zazwyczaj wam, na początku nam pokazuje się, że musi właśnie mieć 8 znaków. To nie jest bezpieczne hasło. I znaki specjalne, małe, duże litery. I pokazuje nam się siła hasła. I jasne, że im silniejsze, tym bezpieczniejsze. Ale to narzędzie, które za chwilę pokażę, to ono nam pozwala sprawdzić, jak szybko nasze hasło mogłoby zostać złamane przez hakera, niedobrego hakerze, bo są też dobrzy hakerzy, którzy pomagają dbać nam o bezpieczeństwo i śledzą tych złych. Tylko co jest ważne, w tym narzędziu, które Wam pokazuję, ono sprawdza hasło, tam nigdy nie wpisujemy naszego prawdziwego hasła. To jest ważne, żeby powiedzieć to zanim i pokażemy. To jest narzędzie, które możecie pokazać dzieciakom, żeby sprawdziły swoje hasło, ale tym bardziej dzieciakom trzeba powiedzieć na początku, opowiedzieć o tym narzędziu, żeby tam nie wpisały swojego prawdziwego hasła. Bo hasła pilnujemy jak oka w głowie i nawet w tym narzędziu, które no, zapewnia nas, że jest bezpiecznie, po prostu nie wpisujemy prawdziwego hasła. Więc zaraz zapytacie, ja będę udostępniać, ale też jednocześnie mówić. Zapytacie, no dobra, ale to w takim razie, o nie, to chciałam. To jeszcze zanim udostępnisz, Basiu, to jeden komentarz, na który zwrócę uwagę. Barbara pisze o dwuetapowej weryfikacji 2FA, tak? Czyli co to jest? To jest sytuacja, kiedy i na wielu portalach mamy taką możliwość, często przy logowaniu do naszej skrzynki, do portalu społecznościowego, żeby zalogować się dwuetapowo. To znaczy najpierw wpisuję jakieś hasło, a potem potwierdzam logowanie chociażby SMS-em, czy kodem, który przyjdzie na SMS-a. To jest bardzo bezpieczne. W tej chwili taką weryfikację mamy w bankach.
że dwa razy musicie potwierdzić, że wy to wy, i to bardzo warto wprowadzić przynajmniej do takich ważnych miejsc, w których się logujecie, po to, żeby zabezpieczyć, żeby nikt tych haseł nie złamał, nie miał dostępu do tego, co tam macie w środku. Dzięki za tą wskazówkę, Barbara. A teraz już jesteśmy. A, już się pojawił, zobaczcie. Taka strona howsecureismypassword.net, czyli dokładnie to, co mamy napisane wielkimi literami, tylko zamiast znaku zapytania na końcu jest kropka i net. I teraz, no dobra, to jak to sprawdzić, czy to moje hasło jest bezpieczne? Każdy z nas ma jakąś tam regułę, nie wiem, wykorzystywania warzyw, wykorzystywania środków transportu do tworzenia haseł, więc po prostu sprawdzam regułę. I teraz zobaczcie, jak tutaj wpiszę hasło, i teraz całkiem bez śmiechu, naprawdę są takie rankingi najbardziej popularnych haseł, i wśród tych haseł jest password. Albo hasło. Pisałam. Albo hasło, ale password ma trochę więcej znaków. I zobaczcie, wszystko się świeci na czerwono. Pojawia się, że natychmiast hasło może zostać złamane. Zachęcam Was, żebyście teraz weszli na tą stronę howsecureismypassword.net. Może ja albo Dominika poproszę, żeby wrzuciła w komentarzu link, to będzie Wam łatwiej. I żebyście sprawdzili, tylko powtarzam, nie swoje prawdziwe hasła, tylko regułę, z której korzystaliście. I powiedzcie, co wam mówi strona, jakie macie tło, może być czerwone, pomarańczowe albo zielone, i może być właśnie instantly, albo spróbuję wpisać. Password 13 przez wielkie P na początku wpisałam i zobaczcie, już jest 8 miesięcy. Myślicie, że to dużo czy to mało? Musisz mi i zapomóc, bo ja nie mam teraz podglądu na czat. A tu mogę Dobra, sobie będę ci mówiła na razie. Jest pytanie, posłuchać. czy to dużo, czy to mało? Tutaj ludzie się dzielą. Kamil, 44 miliony lat. Gratuluję, Kamil. O! Być bezpieczny. Dobra. Słuchajcie, no tutaj pół żartem, pół serio, ale tak naprawdę serio. Jeżeli chcecie, żeby hasło było bezpieczne, to tak przynajmniej milion lat musi maszynie zająć złamanie. Te 8 miesięcy to jest zdecydowanie za mało, dlatego że cały czas prace trwają nad super szybkimi komputerami. Jeżeli one zostaną wdrożone na takim poziomie do używania, no to rzeczywiście to nie będzie 8 miesięcy ani 4 lata, tylko to będą pewnie minuty albo sekundy. Dlatego warto, żebyśmy szli w miliony. 8 miesięcy to nie oznacza, że siedzi haker przed komputerem i wpisuje różne kombinacje znaków przez 8 miesięcy, tylko to znaczy, że maszyna przez 8 miesięcy pracuje, żeby nasze hasło złamać. Ale komputery są coraz szybsze, zaraz będą komputery kwantowe i te 8 miesięcy może się bardzo szybko skrócić. Piszę teraz tą Litwę. Pisałam tylko, zobaczcie, Litwo, ojczyzno moja, wielkie L, wielkie O i wielkie M na początku i już mamy 118 bilionów lat. I zobaczcie, nawet długość hasła ma większe znaczenie niż to, jak wyszukane są znaki w środku. I to jest coś, co też możecie zrobić ze swoimi uczniami, bo mimo, że są w klasie pierwszej, drugiej czy trzeciej, to pewnie jakieś hasła będą już niedługo zakładać, jeżeli już nie mają haseł. I to jest taka podstawowa zasada, którą warto im wdrażać, żeby o te hasła dbali. Basia użyłaś takiej fajnej metafory, że hasło jest trochę jak klucz do domu. I o nie musimy bardzo dbać. Podstawowa zasada bezpieczeństwa w sieci, niezależnie czy jesteśmy dorośli, czy jesteśmy dziećmi.
Dokładnie tak. I tutaj zobaczcie, nawet jeżeli nie znamy angielskiego, to mamy te komunikaty kolorystyczne. Miam jest czerwony, jest pomarańczowy, jest zielony, tak jak teraz. Możemy też wykorzystać już, myślę, że na bardziej zaawansowanym poziomie, ale być może właśnie z małymi dzieciakami jako taki kreatywny pomysł, bo jak tu zaczniemy dodawać znaki, Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, to zaczynają się pojawiać takie liczby, których raczej nie znamy. Nie wiemy, ile tam jest zer i musielibyśmy przeprowadzić mini śledztwo, żeby sprawdzić, co to znaczy quindicillion, 4 quindicilliony lat, ile tych zer tam po tej czwórce będzie, czy 15, czy ile. Nie wiem tego. A na Więc szczęście mamy też kolory czerwony, pomarańczowy i zielony, i w tym się łatwo połapać. dokładnie tak. Dobra, wracamy tutaj. Więc jak już macie 4 lata, Sabina, to sugerujemy zmianę hasła. Znaczy, naprawdę, tak jak powiedziała Iza, jeżeli to jest poniżej miliona lat, to warto zmienić. I teraz zobaczcie. Mamy hasła, mamy te bezpieczne hasła, które pilnują, są tym naszym kluczem do różnych serwisów. I po pierwsze, właśnie, już mamy, tak jak mówiłam, w różnych miejscach te nasze konta istnieją. A teraz być może w związku z nauczaniem zdalnym poszukujecie nowych narzędzi, logujecie się, rejestrujecie się na nowych serwisach. Tych haseł powiązanych z waszymi danymi jest bardzo dużo. No i tak jak mówiłyśmy na początku, zdarza się, że te dane wyciekają, czyli że te nasze hasło albo inne dane przedostają się do informacji. Jak to się dzieje? Dzieje się w różny sposób. Dzieje się w taki, że na przykład ktoś wynosi te dane, jakiś pracownik wykrada po prostu, bo ktoś mu obiecał dużo pieniędzy. Dzieje się tak, że hakerzy robią ataki, takie, o których i te ataki mogą być różne. Czasami są to takie ataki phishingowe. Że wyślę do na przykład banku czy do jakiegoś serweru taki haker niedobry wiadomość i pracownik nieopatrznie za szybko kliknie. I to naprawdę są historie, niestety, że nawet informatycy, ludzie, którzy zdawałoby się, że są wyspecjalizowanymi osobami do zadbania o nasze bezpieczeństwo, zdarza się za szybko kliknąć, bo nie wezmą tego oddechu, nie pomyślą, nie sprawdzą, czy zdarza, czy to jest bezpieczny e-mail, czy mogę kliknąć, czy mogę przesłać, wysłać, znaczy kliknąć w dany link, czy on nic nie zainstaluje na moim komputerze. Tu jeszcze pojawia No i się teraz. bardzo pytanie ważne i czujne od Kingi. Czy ta strona ze sprawdzeniem haseł jest sama bezpieczna? Jest to strona bezpieczna, ale też jeżeli zjedziecie w dół tej strony, tam znajdują się informacje o witrynie, to dowiecie się, jak ona działa. I rzeczywiście jest tam informacja o tym, że te hasła nie wyciekną do internetu, nie znajdą się gdzieś tam w sieci, nie będą krążyć. Aczkolwiek mimo to, jak zauważyłyście, Basia powiedziała, żeby nie wpisywać swoich prawdziwych haseł. Więc bezpieczna jest, ale wciąż zachowujemy tę podwójną ostrożność i wpisujemy hasła podobne. I teraz jak sprawdzić, czy moje dane gdzieś wyciekły? Bo wiecie, jak te dane wyciekają, to czasami są na przykład niebezpiecznik.pl. Oni piszą o takich wyciekach, które są jawne i wtedy możemy sprawdzić, czy z portalu, z którego korzystamy, taki wyciek się wydarzył, ale nie zawsze mamy czas, żeby śledzić, możemy przegapić. Jest taka strona haveibeenpwned.com. Okej, mogę na nią wejść. I tutaj możemy wpisać swój adres e-mail, żeby sprawdzić, czy moje dane kiedykolwiek wyciekły. Wpisujemy swój adres e-mail, wpisujemy pound, klikamy i pojawia nam się informacja. Może być zielona albo czerwona. Dajcie znaka, czy macie zielonym. Basiu, przerzucisz na widok pulpitu, bo cały Tak, czas a bo nie nie widzę widać. A, prezentacji. okej. Dobra, to. Zobaczcie od początku.
Bożena, piszesz, że masz zielone, to znaczy, że twój e-mail nie znalazł się w żadnej bazie z wyciekami. Gratuluję. A przynajmniej nie został odkryty na ten moment. Jeśli macie, czy teraz już jest dobry widok? Dobry, prawda, Iza? Nie, wciąż widzimy prezentację. Nie wiem jak wy, ale ja widzę prezentację. Okej, to ja sprawdzam. Okej. Dobra, teraz udostępniasz swój ekran. Dobra, jest. Zobaczcie, ja wpisałam swój adres e-mail, kliknęłam pound, no i ja niestety wiem, że moje dane wyciekły. Jak pojedziemy na dół, to pojawiają się informacje od tego, skąd te dane wyciekły. Tutaj, jeżeli korzystacie z Canvy, wielu nauczycieli korzysta z Canvy, to jest taki program, który pozwala nam na robienie różnych graficznych prac. To Canva zaliczyła taki wyciek danych w maju 2019 roku. I teraz znowu, nawet jak nie znacie języka angielskiego, no to tak, macie ten kolor, który daje wam znać, czy dane wyciekły, czy nie wyciekły. Jeżeli jest zielono, to znaczy, że nie wyciekły, albo ten wyciek nie został ujawniony. Bo po pierwsze, nie zawsze firmy chcą się dzielić tym, że taki wyciek był. Po drugie, one nie zawsze tak szybko są odkrywane. Czasami ta informacja nie zawsze się orientują. Więc po prostu taka dana jeszcze nie została zebrana. I teraz, jeżeli nawet nie znamy języka angielskiego, mamy tutaj symbol tego serwisu, nazwę jego, mamy informację kiedy, to możemy sobie zawsze sprawdzić w słowniku, kiedy to się wydarzyło. I te, co jest ważne, są te informacje na dole. Compromise data, czyli jakie dane wyciekły. I na przykład przy Canwie to był adres e-mail, geolokalizacja, nazwa, hasła, znaczy imię, hasła i nazwa użytkownika. I teraz zobaczcie, co to oznacza. Jeżeli miałam to ha samo hasło do różnych miejsc, także do Canvy, ale na przykład też do banku, to ktoś zna już moje hasło i musi poznać na przykład tylko mój login. Dlatego te różne hasła są mega ważne. I teraz, co zrobić, jeżeli te dane już wyciekły? Po pierwsze, sprawdzamy, kiedy to było. Na przykład właśnie ten Canva. Już jej przyczepię, w maju 2019 roku i szybko sobie przypominam, czy ja w międzyczasie zmieniłam hasła. Jeżeli zmieniłam, to de facto jestem bezpieczna, nie muszę się martwić. Jeżeli nie zmieniłam, to czym prędzej zmieniam hasło. To i wszystkie inne, z których korzystam, zwłaszcza jeżeli były takie samo. Więc warto zapisać sobie to narzędzie i raz na jakiś czas sprawdzać właśnie powiązanie swojego adresu e-mail z różnymi wyciekami, dlatego że to, że dzisiaj trzymam kciuki, żebyście mieli zielono albo macie na przykład tylko jakiś jeden serwis, to nie znaczy, że za jakiś czas ich nie będzie więcej. Ja też jeszcze niedawno miałam zielono, jak sprawdzałam swoje dane, w tej chwili już nie mam. Mam nadzieję, że nie przeraziłyśmy was za bardzo tym sprawdzaniem stron, bo tutaj piszecie zielone, ulga. To nie jest koniec świata. Większość osób, szczególnie aktywnych i takich, które długo mają ten adres e-mailowy, mają jednak czerwone tło. Co wtedy musimy zrobić? Pojawia się takie pytanie. Jedną podstawową rzecz, zmienić hasło. To znaczy, że ktoś złamał zabezpieczenie, że poznał, że to hasło mogło gdzieś wypłynąć do sieci. Więc nie płaczmy, nie rozpaczajmy. Po prostu zmieniamy hasło do danego serwisu. I Podkręcę jeszcze zmieniamy trochę. też nawyki, jeżeli mieliśmy do tej pory tak, że mieliśmy jedno hasło do kilku serwisów, to zmieniamy hasła i mamy różne, zmieniamy hasła, żeby one były różne. No właśnie, bo to jest podstawa i to jest sytuacja, kiedy się powinniśmy bać, kiedy to hasło, które wyciekło, też jest hasłem, nie wiem, wyciekło mi hasło na Canwie, a to samo hasło mam do maila i nie daj Boże do konta w banku. To już jest sytuacja bardzo niebezpieczna i jak najszybciej hasło powinniśmy zmienić. Jak zmienić, już wiecie.
No jakie też wiecie. I jeszcze jedna rzecz z takich naszych nawyków, o której chciałyśmy powiedzieć dosłownie trzy zdania, bo jeszcze o tych inspiracjach konkretnych, a czas już się nam powoli kończy. Netykieta, słuchajcie, tak jak sobie myślałam, wiem, że netykieta to może się wydawać, że to jest takie oklepane hasło, które wszyscy znamy, wszyscy wiemy, jak zachowywać się w internecie, ale mam poczucie, że w tej chwili troszkę zapomniana i właśnie przez to, że wydaje mi się, że wszyscy wiemy, to przestaniemy o nich mówić. A de facto teraz, zwłaszcza z dzieciakami, kiedy one przeniosą się do sieci w mniejszy czy większy sposób, jest to mega ważne. I myślę, że teraz w dobie tego, jak mamy tak dużo łączeń i webinarów i różnego sposobu wideo połączeń, to są też takie nowe elementy etykiety, o których jeszcze niedawno się mówiło. Czyli na przykład o tym, że jak łączymy się czy z naszą klasą, czy z innymi nauczycielami, czy z innymi rodzicami, i chcemy mieć już połączenie nawet nie tylko czatowe, ale głosowe, to umawiamy się na początku, że wyłączamy mikrofony, bo jeżeli wszyscy będą mieli włączone mikrofony, to dźwięki będą nam zbierać się ze wszystkich pomieszczeń i może być trudno. Że na przykład umawiamy się, ok, wyłączmy też wideo, bo one bardzo obciążają serwery. I po prostu teraz my jesteśmy we dwie i to w miarę funkcjonuje, ale kiedy mamy dużo osób, to bardzo często wideo nam zawiesza jakość połączeń, co oczywiście nie znaczy, że w ogóle nie możemy z nich korzystać, bo na przykład my w pracy mamy taki czas, że rozmawiamy generalnie z wyłączonym wideo, ale na końcu mówimy sobie, dobra, to włączmy wideo, żeby się zobaczyć, żeby to rzeczywiście były prawdziwe twarze, a nie tylko głosy. I podobnie jest z czatami, wiecie, to bardzo obserwujemy, robimy teraz w stowarzyszeniu też webinary dla dzieciaków, w których na początku uruchamiamy czat. Ale im się, to już ja nawet nie mówię o tym, że one przeklinają, bo to się rzadko zdarza, że używają tam brzydkich słów, ale po prostu wpisują bardzo dużo komentarzy, często nie na temat, po prostu żeby cokolwiek powiedzieć i to jest jakieś trzy linijki, literki A na przykład. I wtedy jest trudno z tego czatu wyłuskać rzeczywiście takie komentarze, które mogą być słuszne. Więc ta netykieta w tej chwili myślę, że warto do niej powrócić. I też o niej z dzieciakami rozmawiać i podrzucać im różne sposoby na ćwiczenie. I słuchajcie, kilka inspiracji i propozycji na to, co zrobić z uczniami, bo myślę, że z tych narzędzi, które Wam pokazywałyśmy, część jest bardzo do wzięcia dla Was, część możecie też pewnie pokazać swoim uczniom i wykorzystać w pracy z nimi. Ale chcemy Wam też wskazać inne miejsca, gdzie można szukać inspiracji. A z internetu Fundacji Szkoła z Klasą to jest program stricte o kompetencjach związanych z bezpieczeństwem w sieci, ale opartych o pięciu wartościach. Siła, odwaga, uważność, rozsądek i odwaga. Odwaga, tak, na końcu. Na pięciu wartościach. I oni mają też taką grę, Interlandia. Myślę, że zdecydowanie do wzięcia dla waszych dzieciaków też. Serwis Edukacja Medialna. Wszystkich lekcji tam jest bardzo dużo, bo ponad 200, ale one są podzielone na grupy wiekowe i możecie spokojnie wziąć klasę 1-3 i sprawdzić, jak je adaptować do nauczania zdalnego teraz. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, to tylko podrzucam, zapewne wiecie, ale jeżeli nie, oni się też zdecydowanie zajmują bezpieczeństwem w sieci. I rzuciłam owce w sieci, być może, przepraszam, muszę podłączyć swój komputer do ładowania, zniknę na chwilę. To ja Taka powiem owce zabawa. w sieci, skoro Basia zniknęła. Owce w sieci pewnie część z Was zna. Zabawne filmiki, króciutkie, które można też znaleźć na YouTubie i które można puścić dzieciom albo zadać właśnie, żeby sobie obejrzały w ramach edukacji medialnej. Filmiki dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa w sieci. Dodam jeszcze, że niektóre z tych materiałów są. Myślę konkretnie o asach internetu. Niektóre z materiałów w asach internetu będą adaptowane na pracę zdalną. Od przyszłego tygodnia pojawią się materiały, krótkie filmiki dotyczące tego, jak wdrażać, jak w zdalny sposób te scenariusze z dzieciakami przeprowadzać. Więc śledźcie stronę Szkoły z Klasą w przyszłym tygodniu. Śledźcie, ale też zajrzyjcie, bo ja sobie myślałam, tak mówię,
podstawowa, prosta rzecz, że teraz jesteśmy właśnie w czasie, kiedy dzieciaki chcemy czy nie chcemy, ale w pewien sposób korzystają z różnych komunikatorów, nawet w kontakcie z nami. Korzystamy z emotikonów, bo lubimy i też ten sposób pokazywać im. To po pierwsze możemy mówić, okej, to zróbcie, spróbujcie zaprojektować swój własny emotikon. Wcale nie potrzebują do tego komputera, bo możemy z nimi porozmawiać o tym, jak się teraz czują, co by chcieli pokazać, jakim rysunkiem, i niech ten rysunek spróbują przygotować w postaci takiego właśnie emotikonu. Więc prosty sposób wprowadzający nas w ten temat właśnie netykiety, a do wykorzystania też w takiej lekcji trochę on, a trochę offline. Trzymamy za Was kciuki, wspieramy. Gdybyście potrzebowali też wsparcia czy konkretnych porad, to jesteśmy. Ja się nazywam Izabela Mejza, można mnie znaleźć na Facebooku i w tym czasie też staram się wspierać nauczycieli. Można pisać do mnie na Messengerze. I cóż, wszystkim nam zdrowia, wszystkim nam przetrwania bezpiecznie tego czasu. Pamiętajmy o edukacji, ale pamiętajmy też o bezpieczeństwie, o dobrostanie, o tym, żeby zadbać o siebie. Dzięki serdeczne. Bardzo dziękujemy. Ja się z Wami widzę w przyszłym tygodniu z Dominiką Gaponiuk. Będziemy mówić o fake newsach i manipulacji. A jeszcze w tym tygodniu, w piątek, będziecie mogli się spotkać z Anią Krawczyk, żeby porozmawiać o tym, jak wykorzystać design thinking teraz w zdalnej pracy z uczniami. Do zobaczenia.